Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Wojciechowska, jestem radcą prawnym oraz prowadzę Fundację imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Prowadzę też wydawnictwo artystyczne, wydawnictwo Bluebird. W swojej praktyce prawniczej obsługiwałam wiele podmiotów, instytucji kulturalnych, instytucji kultury, przepraszam, agencji reklamowej, artystów, wszelakiej maści, muzyków, pisarzy, wydawców, aktorów, aktorki, tancerzy, choreografów, scenarzystów, producentów filmowych. I dzisiaj jest mi niezmiernie miło poprowadzić dla Państwa wykład z tej niesamowitej materii, jaką jest prawo autorskie. I to jest prawo poświęcone twórczości. Zawsze zaczynam wykład, jeżeli go prowadzę stacjonarnie, a dzisiaj nie mamy takiej możliwości, ale poradzimy sobie w internecie, od takiego stwierdzenia, że właściwie wszyscy jesteśmy twórcami, a prawo autorskie dotyka nas niemalże codziennie, bo budzimy się codziennie, włączamy różnego rodzaju kanały, Facebook, media społecznościowe i stykamy się z tym z prawem autorskim, z utworami prawa autorskiego codziennie. Ale zacznę od początku. Prawo autorskie to nie jest taka nowa sprawa i jego podwaliny. Nie wiem, czy mnie widać, czy widać, czy, ale chyba już się włączyła prezentacja. Podwaliny prawa autorskiego to jest już XIX wiek, a konkretnie konwencja berneńska, która aż do dzisiaj obowiązuje. I prawo berneńskie właściwie, przepraszam, prawo autorskie rodziło się mniej więcej równocześnie z narodzinami impresjonizmu. Prawo autorskie to jest prawo twórców, to jest prawo dla Was. Jedną z najważniejszych cech prawa autorskiego, przepisów prawa autorskiego jest to, że ochronie prawnoautorskiej podlega przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze już od momentu ustalenia, czyli takiego momentu uzewnętrznienia go światu. Nie musimy spełnić żadnej ochrony formalno-prawnej, aby dziecko, wytwór naszej głowy, podlegał ochronie prawno-autorskiej. Nie musimy iść do żadnego urzędu patentowego, to nie to prawo. Nie musimy oznaczać tego tym słynnym C, nie musimy iść do notariusza, nie musimy spisywać żadnej umowy. Od momentu, w którym ustalimy nasze dzieło, ono podlega ochronie prawno-autorskiej. To ustalenie może być nawet chwilowe, to może być nawet wykład, taki jak dzisiaj, jeżeli uznamy, że jest twórczy, to może być performance, a nie tylko klasyczne malarstwo, fotografia, rzeźba, sztuka teatralna. Ustawa o prawie autorskim wymienia kilka przykładowych utworów, które podlegają ochronie pełnoautorskiej i prawnoautorskiej, ale to nie jest zamknięty katalog. Oczywiście, jak mówimy o utworach, to najczęściej mamy gdzieś z tyłu głowy i z przodu głowy film, fotografię, malarstwo, rzeźbę, książkę, muzykę, ale nie tylko. Świat się rozwija i tych tworów autorskich powstaje coraz więcej. Takim wymogiem najważniejszym, aby uzyskać ochronę, to właśnie ten przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, czyli inaczej takie osobiste piętno. I tutaj macie taki przykład, jest to też sztuka, chociaż to jest sztuka kulinarna, to jest ciastko, ale jeżeli uznać, że zostało ono stylowne w jakiejś formie, czyli nawet przez chwilę zaistniało i jest na tyle indywidualne i na tyle charakterystyczne, może podlegać już ochronie prawnoautorskiej. Polskie prawo różni się troszeczkę od prawa amerykańskiego i u nas nie ma tego wymogu utrwalenia, czyli takiej stałości utworu. Utworem może być rzeźba lodowa, utworem właśnie może być performance, właśnie byle był ustalony. Co jest bardzo ważne, o czym wiele osób zapomina, że to, co mamy w głowie, dopóki z tej głowy nie wyjdzie, nie jest chronione. Czyli nawet najwybitniejszy pomysł nie podlega ochronie prawnoautorskiej. Idee, koncepcje, obliczenia matematyczne, odkrycia, idee naukowe nie podlegają ochronie prawnoautorskiej. Dlatego
musimy podjąć minimalne kroki, żeby ten utwór, który mamy w głowie, ta narracja, którą mamy w głowie, wyszła jakoś na świat, żeby nie, nawet nie tyle jej o niej opowiedzieć, ale jakoś ją ustalić w jakiejkolwiek formie, aby już podlegała prawnej ochronie już od momentu tego ustalenia. Co ważne, utworem mogą być nawet rzeczy, które łamią inne przepisy prawa, czyli na przykład zawierają treści obraźliwe, zawierają treści niezgodne z prawem, ba, zawierają nawet treści pornograficzne. Mimo że inne dziedziny, gałęzie prawa będą je piętnować, będą je ścigać, my nadal będziemy jako twórcy korzystać z tej ochrony prawnoautorskiej. To jest taki prymat twórczości nad innymi dziedzinami, ale oczywiście nie wyłącza to odpowiedzialności w ramach innych dziedzin prawa. Tutaj macie zdjęcie makaka. Cechą twórczości, jedną z takich fundamentalnych cech twórczości jest to, że tworzą ją ludzie. Na razie ludzie, tylko ludzie mogą być twórcami. Na tym zdjęciu jest makak, który zrobił sobie selfie. I sąd nie uznał go za twórcy, nie uznano go za twórcy, ponieważ prymat twórczości to jest prymat dla człowieka. Twórcą może być tylko człowiek. Osobą, która jest uprawniona z tytułu praw autorskich, może być instytucja, może być pracodawca, ale to jest wtórne posiadanie tych praw, nie pierwotne. To my, jako osoby, tworząc, jesteśmy twórcami. Cechy twórczości, które co wspomniałam, czyli to minimum oryginalności, minimum piętna osobistego, to są cechy takich twórczości, właśnie takich dziedzin, jak głównie książka, fotografia. Tutaj mamy kilka przykładów rzeczy, utworów, które raczej nie będą postrzegane jako utwory, ale oczywiście, jeżeli wykażemy, że są na tyle twórcze, możemy zyskać ich ochronę. I to będą na przykład zbiory techniki, przedmioty użytkowe, kiedyś fotografia reporterska, teraz już to się absolutnie zmieniło, metadane, sztuka właśnie tworzona przez zwierzęta, naturalia, zbiory botaniczne, chyba że człowiek nada im pewien układ i wymyśli dla nich jakąś narrację, no to wtedy już ten układ będzie chroniony przez prawo autorskie. Kogo chroni prawo autorskie? Prawo autorskie chroni wszystkich, którzy tworzą, a tworzymy właściwie wszyscy w jakimś momencie naszego życia. Nie trzeba być osobą absolutnie pełnoletnią, żeby tworzyć. Nie trzeba być osobą pełną sił intelektualnych. Można być osobą absolutnie ubezwłasnowolnioną. Nie trzeba skończyć żadnej szkoły, zapisać się do żadnego związku. Twórczość to jest nasz przymiot, który sobie sami nadajemy tworząc. I nas właśnie chroni prawo autorskie. Ja tworząc wykłady, czasami tworząc umowy, chociaż umowa nie podlega ochronie prawa autorskiej, czuję się absolutnie twórcą. Twórca to jest ta osoba, która została oznaczona jako twórca. Domniemanie, że osoba, która znajduje się jako oznaczona, której oznaczenie znajduje się przy utworze, jest twórcą. Oczywiście mamy czasami takie do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy ktoś przywłaszcza sobie autorstwo, o tym zaraz, czyli o plagiacie, albo ktoś nie podaje swojego autorstwa, albo ktoś jak Banksy podaje swój pseudonim. Pseudonim to jest takie święte prawo artysty, że ma się prawo oznaczyć w jakikolwiek sposób on chce. Jedną z cech twórczości jest również współtwórczość, czyli utwór może mieć wielu twórców, może mieć jednego niż więcej twórcy, może mieć jednego, może mieć trzech, może mieć 15. Oni tworzą we wspólnym zamiarze utwór, który scalają, powstaje pewna całość i to jest utwór współautorski. Takim klasykiem utworu współautorskiego jest film, ale utworem współautorskim będzie też książka stworzona przez grafika przez pisarza. Będzie w końcu też balet, gdzie jest choreografia, gdzie jest scenografia, gdzie wchodzi w grę reżyseria, gdzie wchodzi w grę muzyka. Czyli nad powstaniem jednego bytu
pracuje ileś osób i ci wszystkie osoby, te wszystkie osoby mają równy udział, chyba że inaczej to ustalą w umowie, a mają równy udział według prawa do całego utworu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że jeżeli nie mamy do czynienia ze współtwórczością, to nie możemy już tak swobodnie jako jeden ze współtwórców dysponować tym dziełem, jakbyśmy mieli to w przypadku, jakbyśmy czynili to w przypadku naszego samego samodzielnego naszego utworu. Musimy się podzielić i tak jak będzie na przykład rozdzielenie tantiemowe dla w przypadku muzyki, się w takich metrykach autorskich podaje twórców muzyki, podaje twórców słów, jest wypłata tantiem. Tak w przypadku, na przykład w przypadku książki udziały ma i grafik, i udziały ma i pisarz, chyba że dokonają jakichś przeniesień umownych, ale potem o tym zaraz. Tak jak mówiłam, twórcą jest człowiek, wyłącznie człowiek, ale prawa autorskie, które my mamy jako człowiek do danego utworu, możemy przenieść na różne inne osoby, w tym osoby prawne. I w przypadku, kiedy zawrzemy umowę, na przykład taki klasyk, pisarz jest twórcą, ale jeżeli przeniesie on autorskie prawa majątkowe do swojego dzieła, to wydawca staje się dysponentem autorskich praw majątkowych, czyli staje się właścicielem. Producent filmowy staje się właścicielem praw do filmu, do wszystkich wkładów twórczych, które w wyniku których powstał film na podstawie stosownej umowy. W momencie przeniesienia tych praw, udzielenia licencji, pozbywamy się praw lub czasowo pozwalamy korzystania z nich osobie prawnej, może to być instytucja, może to być firma, pracodawca. Pracodawca korzysta z naszej twórczości na zasadzie twórczości pracowniczej. Wszystko, co stworzymy w ramach umowy o pracę, uwaga, umowy o pracę, nie umowy o zlecenie, nie umowy o dzieło, czyli tak zwanych, brzydko mówiąc, śmieciówek, należy do pracodawcy na polach eksploatacji, które on określił w umowie o pracę. To jest bardzo też ważne, żebyśmy pamiętali, że w tej umowie o pracę muszą być określone pola eksploatacji. O czym są pola eksploatacji? O tym zaraz, ale to są w bardzo dużym skrócie sposoby korzystania z naszego dzieła. I wtórnymi właścicielami praw autorskich, dysponentami mogą być spadkobiercy. I w przypadku wielkich twórczości, w tym na przykład twórczości, którą ja reprezentuję, czyli twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, prawami zarządzają już spadkobierczynie. Tutaj może dojść do spadkobrania tak zwanego albo dziedziczenia ustawowego, albo testamentowego. Mamy przykład Fundacji Wisławy imienia Wisławy Szymborskiej, gdzie prawa autorskie do całej twórczości zostały przeniesione na fundację na podstawie testamentu. Więc tych osób, które mogą korzystać z naszej twórczości, jest wiele. W większości przypadków, poza taką twórczością pracowniczą, czy już naszym odejściem z tego świata, gdzie te prawa automatycznie idą dalej, my możemy decydować komu, jak i na jakich zasadach udzielimy naszych praw. Jeżeli jesteśmy przy utworze, to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy w prawie autorskim, czyli rozróżnienie trzech rodzajów utworów w zasadzie. Pierwszy to jest ten, który my tylko stworzyliśmy, czyli utwór samoistny, czyli w takim idealnym świecie, takiej utopii, budzimy się któregoś dnia i tworzymy coś, czego nigdy wcześniej nie było. Absolutny, święty graal twórczości. I to jest utwór samoistny. Z niczego nie zaczerpnęliśmy, niczego nigdzie nie przeczytaliśmy, tabula rasa. Tworzyliśmy coś naszego. Drugi rodzaj utworu to jest inspiracja. Utwór, który powstaje z takiej podniety twórczej. Inspirujemy się czymś. Przeczytaliśmy jakąś książkę, w takim wypadku coś kręcimy na YouTubie. Obejrzeliśmy jakiś film, chcemy to przełożyć na sztukę teatralną. Albo nawet przeczytaliśmy książkę jeden do jednego. Tak nam się spodobała, że chcemy coś tam z niej zaczerpnąć, zrobić taką lekką parafrazę.
Jeżeli nie przejmiemy zbyt wielu elementów twórczych i nasz utwór, to co my stworzymy, będzie na tyle silne, że się wybroni w 100%, to mamy do czynienia z inspiracją. Czym się zainspirowaliśmy? Żyjemy w takim świecie, jak to się mówi, postmodernistycznym, że już wszystko zostało napisane, wszystko zostało powiedziane, my to tylko przetwarzamy. Inspiracja jest pewnego rodzaju przetwarzaniem tych wszystkich bodźców artystycznych, które gdzieś zasłyszeliśmy, które gdzieś obejrzeliśmy i teraz jest po prostu przetwarzamy. Co jest ważne? W przypadku inspiracji nie potrzebujemy zgody twórcy tego utworu, z którego troszeczkę się zainspirowaliśmy. Inaczej będzie z utworem tą trzecią kategorią, czyli utworami zależnymi. Utwory zależne wymagają zgody twórcy autoru pierwotnego. Tak, twórcy utworu pierwotnego. Takim klasykiem utworów zależnych jest opracowanie i tłumaczenie, opracowanie. Tłumaczenie książki z języka polskiego na język angielski. I tutaj wydawca musi zadbać o takie prawa, żeby osoba tłumacz mógł przetłumaczyć dany utwór, na przykład z języka polskiego na język chiński. W przypadku adaptacji sztuki teatralnej czy napisania scenariusza musimy mieć zgodę twórcy książki, żeby to przetransformować na język teatralny, język kina, czy też jakiekolwiek nowo, inne pole eksploatacji, które sobie wymarzymy. No bo prawo autorskie to nie jest to już takie prawo, które zostało nas w czasach tylko fotografii, tylko książek, tylko filmu, ale wraz z nowo powstającymi polami, technologiami, zaraz się zaczną wyłaniać się nowe pola eksploatacji. Ta sztuka tak permutuje, że prawo autorskie też stoi przed milionem wręcz wyzwań, ale to może w dalszej części wykładu. Czyli utwór samoistny, utwór zainspirowany i utwór zależny. W tym przypadku utwór zależny wymaga zgody twórcy, autoru pierwotnego, twórcy utworu pierwotnego, tak żeby móc dalej rozporządzać tym naszym dziełem. Oczywiście to, co powstanie, nawet jeżeli nie weźmiemy tej zgody twórcy, nadal będzie miało przymiot utworu, ale będzie ono obarczone pewną wadą, taką wadą prawną, że ten twórca lub jego spadkobiercy tego pierwszego, tego takiego fundamentu naszej twórczości zawsze będą mogli mieć przeciwko nam słuszne roszczenia. Wchodzimy w takie właśnie, sztuka. Sztuka to jest wieczna inspiracja, wieczne przetwarzanie, czasami też plagiat. Niestety. I ta dziedzina, to jest bardzo trudna sfera w prawie określić, co jest inspiracją, co jest utworem zależnym, co jest utworem samoistnym przy takich bardzo granicznych przypadkach i kiedy mamy do czynienia z plagiatem. Kiedy na przykład czytamy, że ktoś po prostu sobie przywłaszczył naszą sztukę albo przywłaszczył kawałek na przykład takich z nowszych technologii, YouTube. Oglądamy to wręcz bez limitów czasowych i czasami myślimy sobie, o, jaki fajny kanał gdzieś tam ktoś stworzył w Stanach Zjednoczonych. I my myślimy, no po co my będziemy sobie nadawać tej roboty, skoro możemy stworzyć coś bardzo podobnego, ale w Polsce. I myślimy, że to jest po prostu taka inspiracja, że ponieważ to jest rozpowszechnione, to jest to wszystkich. No nie do końca. Biorąc to, możemy coś splagiatować. Przepisując, ja nie mówię już o takich typowych plagiatach magisterskich, że się po prostu przepisuje kawałek tekstu za kawałkiem tekstu, nie podaje się źródeł, ale takie plagiaty ukryte, że coś jest po prostu absolutnie oparte na czyimś dziele, a my sobie przywłaszczamy autorstwo. Oczywiście są też takie przypadki, w których bardzo wyrafinowane złodziejstwa, w których ktoś po prostu całą pracę lub właściwie 3/4 pracy czyjejś przywłaszcza, bo myśli, że ta osoba gdzieś już dawno zniknęła, nie ma jej, czy jest na tyle już gdzieś tam stara, czy umarła, czy coś, czy nie ma tej wiedzy i po prostu przepisuje niemalże słowo w słowo jej utwór i nadaje temu swoje autorstwo. To jest plagiat. I plagiat jest rzeczą absolutnie
karygodną, no oraz ściganą przez przepisy. I tutaj absolutnie osoba, której splagiatowaliśmy pracę, będzie miała przeciwko nam słuszne roszczenia, jeżeli udowodni, że to jest plagiat. Ta różnica, jak mówiłam, pomiędzy tym, co jest twórczością samoistną, inspirowaną, zależną, a plagiatem, jest trudna do określenia. I to jest dla mnie zawsze takie powiedzenie, taka materia, ile jest procent cukru w cukrze. Nie potrafimy tak naprawdę tego wszystkiego określić. Co jest ważne, żebyśmy pamiętali, plagiat nie dotyczy pomysłu, bo tak jak mówiłam, prawo autorskie nie chroni pomysłu, dopóki on nie wyjdzie z naszej głowy. Wiele osób ma problem z rozróżnieniem, przechodzimy do dalszej części podstaw, przechodzimy do części dotyczącej takiego rozróżnienia, czym są autorskie prawa majątkowe, a czym są autorskie prawa osobiste. 90% moich klientów mówi po prostu ogólnie autorskie prawa, a my jeszcze wchodzimy dalej. My, znaczy prawnicy, i teraz wy, bo już będziecie wiedzieli po tym wykładzie. Autorskie prawo dzieli się w naszym systemie prawnym, polskim, który zapożyczył prawa autorskie, podobnie jak prawo cywilne, jest oparte na prawie francuskim, a Francja jest dla mnie przynajmniej matką prawa autorskiego. U nas panuje taki dualizm w prawie. Autorski podział na autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. Co jest najważniejszą rzeczą, którą musicie zapamiętać do końca swoich dni jako twórców? Może to zabrzmiało bardzo patetycznie, ale niech wam się wryje w pamięć, mówiąc kolokwialnie, to jest to, że prawa autorskie majątkowe są zbywalne, a prawa autorskie osobiste są niezbywalne. I to jest ta zasadnicza różnica. Prawami autorskimi, majątkowymi można rozporządzić, można udzielić licencji na polach eksploatacji, można przenieść autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste nie. Można upoważnić do korzystania z nich lub zobowiązać się do niekorzystania z nich lub upoważnić do korzystania z nich. A takimi klasycznymi autorskimi prawami osobistymi jest prawo oznaczenia autorstwa czy zachowania integralności utworu, ale tak jak mówiłam, zapamiętajcie, prawa autorskie osobiste niezbywalne, majątkowe zbywalne. Autorskie prawa majątkowe to są te, które wiążą się z taką materialną eksploatacją utworu, czyli z tym, co możemy mieć z tej naszej twórczości. A autorskie prawa osobiste wiążą się z takim niematerialnym aspektem praw autorskich, czyli tą ochroną takiej naszej pierwotnej, nadużywam dzisiaj tego słowa, ale więzi z utworem, tej takiej pępowiny, która nas więzi z utworem, to takie prawa, które nadają takie prawa właśnie jako znaczenie autorstwa, nasze prawo do integralności, rzetelnego wykorzystania utworu. I przy okazji tych autorskich praw majątkowych, czyli tych zbywalnych po raz kolejny, jest taka kardynalna zasada prawa autorskiego, o której wiele osób zapomina. Przeniesienie własności rzeczy, czyli nie powoduje automatycznie przeniesienia autorskich praw majątkowych. A żeby nie cytować wyłącznie przepisów, powiem tak. Odbitkę fotograficzną, jeżeli kupujemy, to w dużym skrócie możemy ją sobie powiesić w domu i na nią patrzeć. Dlatego, że taka odbitka składa się z dwóch rzeczy. Ma ciało i ma duszę. Autorskie prawa majątkowe dotyczą ciała, czyli tej własności egzemplarza. Brutalnie mówiąc, jakbyśmy kupowali chleb lub sprzedawali komuś samochód. Mamy przedmiot. A dusza to są w ogóle autorskie prawa, czyli to, jak możemy z tego utworu korzystać. I jeżeli nie ustalimy tego z twórcą, ze spadkobiercami bądź z osobami uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych innymi, czyli pracodawca, czyli na przykład agencja reklamowa, na którą ktoś przeniósł prawa, czy właśnie producent filmowy, to nie będziemy z tej poza dozwolonym użytkiem publicznym, o czym zaraz,
poza licencjami Commons, nie będziemy mogli z niej korzystać właśnie poza naszym mieszkaniem. A wiele osób, na przykład, wiele osób myśli, że kupując dane dzieło sztuki, może korzystać z wizerunku, odzwierciedlenia tego dzieła sztuki, obrazu, projektu graficznego, czy rzeźby na polach eksploatacji, eksploatując je w myśl takiej zasady, no co, kupiłem, to moje, przecież to sobie mogę wykorzystywać jak chcę, a tak nie. I tutaj właśnie zaczyna się ta najważniejsza funkcja prawa autorskiego, ochrona naszej sztuki. Czyli pamiętajmy, przenosząc na kogoś, czy kupując, czy sprzedając komuś, czy kupując od kogoś dzieło sztuki, czy utwór chroniony przez prawa autorskie, bez tego wyjaśnienia między stronami, a temu służy najczęściej umowa, nie mamy prawa z tego korzystać poza dozwolonym użytkiem publicznym. Przy autorskich prawach majątkowych to jest ten najważniejsza rzecz, może jedna, kręgosłup każdej umowy, który czyni ją ważną, są określone pola eksploatacji. I to są właśnie te sposoby. Tutaj mamy zdjęcie Edwarda Hartwiga, którego używam w ramach prawa cytatu, jako że prowadzę wykład, więc mogę to sobie tak wnieść. Warunkiem jest tylko, że oznaczyłam autorstwo, czyli Edward Hartwig. Jest to zdjęcie bardzo stare, pewnie Lubelszczyzna, zaorane pole, stąd pole eksploatacji. Ale i teraz tak, pola eksploatacji dzielimy na takie trzy zasadnicze pola. Pola techniczne, pola, czyli w zakresie utrwalania i wielokrotniania, pola dotyczące wprowadzenia do obrotu i takie w zakresie rozpowszechniania w inny sposób, publiczne wykonanie, wystawienie, internet. Na przykład. To pierwsze pola to są konieczne, żeby je określić w umowie, każdej umowie. Każda umowa prawno-autorska musi mieć określone pole eksploatacji, bo to jest kręgosłup i taka podstawa jakiejkolwiek dyskusji, jak będziemy wykorzystać nasz utwór. I wiadomo, że jeżeli chcemy wydrukować książkę, musimy mieć co do naszego utworu, czyli co do tego pliku tekstowego, który przekażemy, musimy udzielić praw, żeby go móc utrwalić, żeby go móc zwielokrotnić jakąkolwiek techniką bądź określonymi technikami, w zależności jak to określimy. I tworząc książkę, jeżeli ona już powstała, zostało to utrwalone, dalej musimy ją wprowadzić do obrotu. Dalej, robiąc kopię filmową, tak samo na nośniku danym musimy najpierw to utrwalić, zwielokrotnić, a potem wprowadzić do obrotu. Czyli to są te wszystkie pola eksploatacji, które dążą do tego, żebyśmy mogli korzystać z tego utworu na większą skalę. Czyli wyobraźmy sobie też taką sytuację, że namalowaliśmy obraz i ktoś chce z tego zrobić, nie daj Boże, koszulki, znaczy nie daj Boże, jak dobrze zapłaci, to super, koszulki, to musimy mu dać takie pole eksploatacji, umożliwić mu utrwalenie, zwielokrotnienie tego utworu na koszulce, a następnie wprowadzenie tego do obrotu, czyli to w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór wytworzono. Egzemplarz oryginał utrwalono, no bo w przypadku malarstwa obrazu, jak sprzedajemy obraz, mamy do czynienia z jednym oryginałem. W przypadku już fotografii, książek, ileś mamy tych egzemplarzy, to wszystko zostało powielone. Trzecia grupa pól eksploatacji to są pola związane z wyświetleniem, odtworzeniem, nadawaniem, reemitowaniem, wreszcie internetem. Bardzo ważne pola dla filmowców, dla wszystkich, ale też dla wszystkich osób, jeżeli chodzi na przykład o emitowanie, wyświetlanie, dla nadawców. Ale jeżeli chodzi o internet, właściwie dla wszystkich. Wszyscy musimy mieć, jak pozwalamy korzystać z naszej twórczości, korzystając z twórczości, prawo też do tego, żeby ona zaistniała w internecie. Czyli jeżeli na przykład robimy wystawę i artysta udziela nam licencji do danej fotografii, do danych fotografii na wystawie, to nie tylko możemy je pokazać, czyli upublicznić w nasz sposób, ale też chcemy to puścić w internecie, żeby to promować na Facebooku, na Instagramie, nie daj Boże na TikToku, żeby to po prostu szło dalej. Czyli musimy mieć to pole internetu rozpowszechniania. W przypadku YouTube'a, tych nowoczesnych kanałów, to jest właściwie pole, od którego się wszystko zaczyna,
i kończy, dlatego że tam nie ma innych takich pól jak utrwalanie, zwielokrotnianie na tę skalę, co w przypadku książki. Czyli te pola eksploatacji, te, które widzicie, to są takie przepisane z ustawy o prawie autorskim, z artykułu 50, i z nimi się bardzo często spotykamy. Najczęściej prawnicy po prostu je przepisują, a jak mieliście, widzieliście jeszcze jakieś umowy prawno-autorskie w życiu, to na pewno widzieliście, że to wygląda jeszcze bardziej rozbudowanie. Uwielbiamy dużo pisać, żeby klient był zadowolony, a tak naprawdę te pola eksploatacji można określić też łopatologicznie, po prostu napisać, ja chcę mieć wydaną książkę drukiem w nakładzie 1000 egzemplarzy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste. Te autorskie prawa osobiste, o których mówiłam, czyli po raz kolejny niezbywalne prawa, to jest prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, nienaruszalności treści lub, przepraszam, wcześniej też udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy, decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. I to są takie właśnie te prawa, które chronią nas, nawet jeżeli już sprzedaliśmy utwór i przenieśliśmy do tego autorskie prawa majątkowe całkowicie, nadal jesteśmy chronieni tą więzią, ale czasami możemy udostępnić, czasami możemy udostępnić takie prawo, jak na przykład, wyobraźmy sobie taką sytuację, reklama, fotografia na reklamie, fotografia reklamowa, przecież widzimy tego setki, ale codziennie niemalże, setki billboardów, a nigdzie nie widzimy nazwiska imienia autora, a przecież to też jest często utwór prawnoautorski. To jest ten moment, kiedy wchodzi taka możliwość, że autor może upoważnić do nieoznaczania, do niewykorzystywania, do niekorzystania z tych autorskich praw osobistych. Zobowiązuje się też do nieoznaczania siebie. To często się zdarza właśnie w takiej bardziej komercyjnej, masowej działalności. Ważna z rzeczy dotycząca czasu trwania autorskich praw majątkowych, taki basic, jeżeli chodzi o prawa autorskie, jeżeli sięgamy po utwór, zastanawiamy się, czy możemy z niego skorzystać. Na przykład chcemy nakręcić film, zrobić scenariusz, więc pierwszą rzecz, na jaką patrzymy, to patrzymy, czy te prawa autorskie do tego utworu jeszcze trwają, bo one też są ograniczone czasowo. To nie jest tak, że wszystko trwa wiecznie. Autorskie prawa majątkowe trwają zasadniczo 70 lat od śmierci autora. W przypadku współtwórczości od śmierci ostatniego współtwórcy. Ten bieg jest liczony tak, że jeżeli 25 marca następuje to przejście do innej rzeczywistości, te 70 lat będziemy liczyć od 1 stycznia następnego roku, który następuje. Po tym czasie możemy już z tej twórczości korzystać swobodnie. Tak, nie byłoby tylu wykonań Chopina, nie byłoby tylu, że tak powiem, przedruków książek Mickiewicza i tak dalej, gdyby tym nadal rozporządzali spadkobiercy. Więc te prawa majątkowe przechodzą ale na spadkobierców, ale one trwają tylko 70 lat. Po tym czasie przechodzą do tak zwanej domeny publicznej. Już są, nie są ochronione przez prawa autorskie. Jeżeli chodzi właśnie o ochronę prawnoautorską, zasadniczo, albo korzystanie właściwie źle z praw nam przysługujących. Przechodzimy do takiego najważniejszego tematu, czyli umów prawnoautorskich. Umowy i teraz tak, w zależności kto mnie słucha, jest taka, po raz kolejny użyję tego słowa, kardynalna zasada. Jeżeli słucha mnie twórca, autor, artysta, to mówię tak, najmniej fortunną dla ciebie formą podpisania, formą jest korzystania z twojego utworu przez kogoś innego, jest przeniesienie autorskich praw majątkowych. Najbardziej korzystną będzie, jeżeli udzielisz licencji niewyłącznej. Jeżeli słucha mnie z kolei jakiś mój klient, który jest producentem filmowym, agencją reklamową, to mówię, koniecznie musisz mieć przeniesienie autorskich praw majątkowych, zapomnij o licencji.
Gdzieś się spotykamy po drodze, czyli często zawieramy umowy licencji wyłącznej. W przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych na dany podmiot, pozbywamy się tej naszej twórczości, tej konkretnie określonej w umowie utworu, kilku utworów na zawsze. Jak to się mówi, pochowany w butach już nie ma szans. Na tych polach eksploatacji, na których rozporządziliśmy tym naszym konkretnym utworem, nie ma szans do tego wrócić. Możemy oczywiście z różnych tam powodów podważać pewne nasze decyzje, ale to nie zawsze będzie skuteczne, a nawet rzadko, jeżeli po prostu zawarliśmy umowę, dostaliśmy za nią pieniądze. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga pod rygorem nieważności zawarcia umowy w formie pisemnej. Bez umowy w formie pisemnej nie przenieśliśmy autorskich praw majątkowych. Często w obiegu spotykamy się z bardziej korzystną, a dla twórcy, a mniej korzystną, na przykład właśnie dla producenta, formą, czyli udzieleniem licencji. Licencja to jest takie czasowe upoważnienie do korzystania z naszego utworu, czyli przeniesienie autorskich praw majątkowych, sprzedaliśmy komuś ten samochód, tej jednej konkretnej osobie, jeżeli sprowadzimy twórczość do samochodu, w przypadku licencji pożyczamy na jakiś czas. Jeżeli udzielamy licencji wyłącznej, to tylko ta osoba może korzystać z tego samochodu. Jeżeli udzielimy licencji niewyłącznej, no to będą się musieli tam zrobić, po prostu dzielić tym. I tak samo jest z twórczością. Licencja wyłączna upoważnia do korzystania przez określony czas tylko tę osobę, która ją wykupiła. I tutaj zasadą prawa autorskiego, że przeniesienia i udzielenie licencji, uwaga, jest odpłatne. Takie coś jak licencja nieodpłatna, taki jednorożec, który czasami sobie skacze po różnych umowach, to musi być to wyraźnie zapisane, dlatego że zasadą jest, która chroni twórcę, bo prawo autorskie jest dla twórców, co podkreślam, jest to, że musimy zapłacić za pracę. I jeżeli nie chcemy za nią płacić, jeżeli twórca się zgadza, żeby za nią nie płacić, musimy wyraźnie zapisać, że jest to licencja nieodpłatna. Czyli reasumując, mamy trzy rodzaje umów prawnoautorskich. Właściwie dwa z takim podzieleniem jednego działu na dwa mniejsze. Pierwszy to jest przeniesienie autorskich praw majątkowych, drugi to jest udzielenie licencji i tu może być licencja wyłączna, niewyłączna i tu mamy właśnie czas. Czas w przypadku książek udziela się do utworów literackich 5-7 lat, w przypadku prawa opcji do filmów opcja mamy na 2-3-5 lat. Na przykład w przypadku utworów, które wymagają większej pracy ze względu na nakład finansowy, który wnosi producent, wydawca, tutaj licencje muszą być udzielone na dłuższy okres czasu, żeby to się po prostu wszystko zaczęło zwracać. Tutaj właśnie o licencjach wyłącznych, licencjach niewyłącznych powtarza się na prezentacji. Trzecia ważna, kolejna ważna sprawa przy licencjach to są sublicencje, czyli jeżeli my nabędziemy licencję, ja na przykład jako wydawca nabywając licencję od kogoś, jeżeli nie mam prawa, jeżeli wyraźnie tego nie określę w umowie, nie będę miała prawa do sublicencjonowania tego dalej. Jeżeli na przykład przeniesiemy na jakąś platformę streamingową prawo do rozpowszechniania scenariusza naszego w formie filmu, w formie utworu audiowizualnego, jeżeli ta platforma nie zadba o sublicencję, nie będzie mogła dalej przekazywać tego innym podmiotom. Jeżeli jak, chociaż to się oczywiście raczej nie zdarza w przypadku tych poważnych graczy. Ale wracając, wydawca za pomocą tej sublicencji będzie mógł dalej przekazywać prawa. Czerpać z tego korzyści i najczęstszym sposobem przy sublicencji, metodą jest dzielenie się z autorem wpływami z udzielenia sublicencji. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji w niej określonych, czyli musimy bardzo dokładnie określić, jak korzystać z danego utworu. Licencja jest odpłatna
jeżeli inaczej nie określono tego w umowie i jeżeli nie określono tego w umowie inaczej, to po prostu napisaliśmy, że licencji udzielamy, to się jest taki domysł, takie domniemanie, że udzieliliśmy licencji niewyłącznej. Jeżeli też nie określimy czasu, dlatego ważne jest określanie tego czasu licencji, to jest takie domniemanie, że ona jest udzielona na okres 5 lat. Jeżeli nie określimy terytorium, to domniemanie, że na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo ważne jest w umowie określić te, przy okazji tych pól eksploatacji, na jaki czas jest udzielana licencja, w jakim języku jest udzielana licencja, czy zezwalamy na tłumaczenie, czy wchodzą właśnie te prawa zależne opracowania, tłumaczenia i na jakim terytorium, bo utwór, możemy z niego korzystać, jeden wydawca może coś wydać w Hiszpanii, wystawa może być zorganizowana w MOMie wyłącznie, film może być emitowany tylko w kinach, na przykład na Podkarpaciu. I do tego zawężamy nasze licencje. Im twórczość jest bardziej znana i bardziej lukratywna i mamy oczywiście większą monetę przetargową, to możemy określać węższe pola tej licencji, węższe te zakresy terytorialne i negocjować kolejne użycia. Dlatego, że te pola eksploatacji, te określanie stref, w których, z terytoriów, w których możemy korzystać z naszych prac, to są pieniądze cały czas. Na co zwracać uwagę w umowach? To takie banalne rzeczy jak wynagrodzenie, warto na to zwrócić uwagę, termin płatności, moment udzielenia licencji, moment przeniesienia autorskich praw majątkowych. Ustawa mówi, że jest takie właśnie kolejne domniemanie, że z chwilą odbioru dzieła. Ja często pomagam moim klientom, którzy są twórcami i robimy taki wyłom, że przeniesienie praw autorskich, jeżeli już dochodzi do przeniesienia lub udzielenie licencji, nastąpi dopiero w momencie, w chwili zapłaty im wynagrodzenia, żeby ich po prostu zabezpieczyć. Sprawdzajmy, czy są jakiekolwiek kary umowne. To jako twórcom mówię, którzy szczególnie tworzą na podstawie umowy o dzieło, jakie są kary umowne, jakie są kary za spóźnienie, jakiemu prawu została poddana umowa, gdzie jest sąd właściwy, gdzie będzie ten sąd właściwy, który będzie rozstrzygał, bo jeżeli na przykład zawrzemy umowę z producentem, z wydawnictwem, które znajduje się poza terytorium Polski i będziemy musieli nagle jechać do Nowego Jorku, to same koszty procesu oraz podróży nas pogrążą tak, że właściwie proces będzie niewskazany. Teraz tak, zasadniczą, najważniejszą rzeczą jest przy waszym tworzeniu w jakiejkolwiek formie, żeby wiedzieć, z czego wolno korzystać. I teraz jak bierzemy utwór, to podstawową taką zasadą jest właśnie, że w przypadku utworów chronionych, czyli kiedy te prawa autorskie jeszcze nie wygasły lub twórcy nie zezwolili na, nie uwolnili ich do tych licencji common, to musimy zadbać o to, żeby mieć zgodę w formie licencji, właśnie w formie umowy, w formie przeniesienia, aby skorzystać z danego utworu. Możemy z danego utworu bez takiej zgody korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego, czyli w gronie swoim, domowników, to jest taki bliski krąg naszych najbliższych, na przykład oglądając film, czytając książkę, oglądając jakiś kanał streamingowy, korzystamy z tego w ramach naszego dozwolonego użytku osobistego, ale przecież nie o to w twórczości chodzi. Robiąc wystawę, aż się kiedyś mnie ostatnio zapytał, czy może puścić kanały z YouTube'a. Ja powiedziałam, no średnio, czy jakieś filmy z YouTube'a. Chyba, że oprzemy to na jakimś prawie cytatu. A tutaj usłyszałam odpowiedź, a dlaczego? No przecież ja to sobie puszczam w domu. No ja mówię, no tak, w domu sobie możesz puszczać, bo to jest twój dozwolony użytek osobisty. Ale jak już to puścisz w świat, no to już wchodzisz w takie rozpowszechnianie poza taki minimalny, określony krąg adresatów. Ale nie jest aż tak fatalnie, bo gdyby
Tylko dopuścić dozwolony użytek osobisty, czy tylko zawieranie umów i płacenie ciężkich pieniędzy za licencję, to żadna twórczość by nie powstała. Stąd też mamy dozwolony użytek publiczny, czyli korzystanie z danej twórczości w ramach interesu publicznego bez normowania tych zgód prawnoautorskich. I jednym z takich najklasyczniejszych jest prawo cytatu, czyli cytowanie w ramach dozwolonego użytku publicznego czyjś treści w naszym utworze. Warunkiem jest tutaj oznaczenie autorstwa oraz oznaczenie źródła pochodzenia. Cytat może być interdyscyplinarny, czyli możemy używać fotografii na wystawie, podczas choreografii na przykład możemy coś puszczać na ścianie. W filmie możemy tworzyć takie nawet filmy czy teledyski found footage, co jest tu troszeczkę kontrowersyjne, bo dużo jest tego cytatu w tym cytacie. Cytat w książkach. Cytat może być w celu komercyjnym i niekomercyjnym. Przecież jak coś używamy cytatu w książkach, a potem sprzedajemy te książki, to jednak jest to cały czas komercyjne. Cytat musi być inkorporowany do czegoś, co jest naszym dziełem, samo w sobie. Musi mieć taki charakter, że jakbyśmy wyjęli ten kawałek, to nadal nasze dzieło byłoby na tyle silne, że się ochroni jako dzieło. Cytat dotyczy drobnych kawałków utworu albo utworów drobnych w całości, na przykład fotografia. Ważne, nie może stoć w niezgodzie ze słusznymi interesami twórcy. To nie zostało określone dokładnie, o co chodzi, ale na przykład, jeżeli twórca wypowiedział, no dobrze, ale użycie tego cytatu powoduje, że ja nie będę mógł korzystać z mojego utworu w określony sposób, to wtedy musimy się wstrzymać. Kolejną rzeczą jest prawo w ramach dozwolonego użytku publicznego. Często używane to jest prawo panoramy. Przecież fotografując panoramy miasta, musielibyśmy mieć zgodę na rozpowszechnianie utworów na przykład architektonicznych, utworów, które są na przykład muralami. Ale jeżeli korzystamy z prawa panoramy, to w ramach takiej większej całości wobec utworów, które są dostępnie publiczne, rzeźby, właśnie utwory architektoniczne, murale, freski, tylko jeżeli są dostępne publiczne, czyli nawet nie jak są gdzieś w zamkniętym podwórku, możemy to wpleść do naszej twórczości i możemy na przykład zrobić wystawę z takich fotografii, czy prawo panoramy służy właśnie też filmowi. Inna sprawa, że często zakrywamy logotypy, bo tu wchodzą jeszcze prawa własności przemysłowej, znaki towarowe, ale to na razie nie jest objęte tym wykładem. Kolejną pulą prac, z których możemy w miarę dowolnie korzystać, jest domena publiczna, czyli to, co wchodzi do po upływie okresu trwania praw autorskich. I w tej domenie publicznej co roku znajduje się coraz więcej prac. Często jest to podawane gdzieś, można sobie to sprawdzić. Jest też taka metoda moja zawsze, że jak idę do księgarni w czasach, kiedy można to było robić swobodnie, to po prostu patrzyłam, ile publikacji danego autora się pokazywało więcej i wtedy wiedziałam, o dobra, Dołęga Mostowicz już jest w domenie publicznej, bo nie trzeba już płacić za prawa. I często też w domenie publicznej są w ogóle utwory, które nigdy nie były chronione przez prawa autorskie, czyli powstały zanim jeszcze prawa autorskie zaczęło istnieć. W domenie publicznej będą też rzeczy właśnie, do których prawa autorskie wygasły. Kolejną rzeczą, z której korzystamy, są licencje Creative Commons. Tutaj mamy takie podstawowe zasady dotyczące użycia Creative Commons. Jest to niesamowita kopalnia utworów. Ja często z tego korzystam, po prostu sobie włączając odpowiednią funkcję w Google'ach.
patrzę na prawa do użytkowania. Kiedyś te były to szerzej opisane jako licencje niekomercyjne, komercyjne z modyfikacją, bo teraz po prostu wrzucili to do takiego jednego worka Creative Commons. I tutaj po spełnieniu danych wymogów możemy korzystać z twórczości na zasadzie uznania autorstwa, możemy w celach komercyjnych, niekomercyjnych, możemy tworzyć utwory zależne właśnie opracowania lub możemy nie, lub nie możemy. Wszystko to jest oznaczone w tych właśnie bardzo prostych znakach i niesamowicie ile jest utworów, z których możemy korzystać w ogóle w internecie, to są wszelakie archiwa, to jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych choćby, to jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, gdzie po prostu płacimy za tak zwaną digitalizację, a nie za prawa autorskie. To są na pewnym źródle, które się nazywa Legalna Kultura, to jest bardzo fajnym źródłem, jeżeli chodzi o prawa autorskie, jest wypisane wszystkie źródła, z których możemy korzystać na przykład za darmo z danej twórczości. Nie wiem, czy zdążę o wizerunku, ale to jest taki koniec dotyczący tego, bo wizerunek jest na styku, właściwie nigdy nie wiadomo, on jest w ustawie o prawie autorskim, ale to jest tak naprawdę dobro osobiste i tak, żeby nie przeciągać, bo zbliżamy się ku końcowi, a mamy jeszcze chyba troszeczkę pytań, jak tam, no tak, trochę pytań, jak widzę. Z wizerunku korzysta bardzo wielu twórców i podstawową zasadą jest, że wizerunek, oczywiście fotografia, film, ale przecież wizerunek może być też w malarstwie, wizerunek może być słowny, może być w książce ktoś opisany. Aby mieć prawo korzystania z wizerunku, zasadniczo potrzebujemy zgody. Zgody osoby, która będzie przedstawiana na tym wizerunku. Dla fotografów, jeżeli tutaj jacyś są, mam nadzieję, że tak, sam akt fotografowania nie podlega, nie wymagana jest zgoda, ale samo rozpowszechnianie już dalej tych zdjęć wymaga zgody osoby przedstawionej. Chyba, że mamy takie ustawowe wyłomy w tym konieczności pozyskania zgody prawna autorskiej, a są to takie przypadki, jak właśnie osoba powszechnie znana, publiczna, ze względu na życie zawodowe, które prowadzi, ale też na przykład politycy, ale też na przykład celebryci. Jeżeli fotografujemy, rozpowszechniamy ich wizerunek w związku z pełnieniem przez nich właśnie funkcji zawodowych albo funkcji, które im nadało im życie publiczne, wchodząc, jak oni weszli już do tego życia publicznego. Nie wymaga też zgody rozpowszechnianie wizerunku osoby, która stanowi szczegół większej całości. No to jest częsty przykład imprez masowych, ale na to bym zawsze bardzo uważała, bo często jest tak, że jednak ten wizerunek jest na tyle dający się odizolować od całej imprezy, że absolutnie nie ma problemu z identyfikacją danej osoby, ale bardzo wielu fotografów szczególnie się podwołuje na to prawo. Kiedyś krążył taki mit w ogóle agencji fotograficznych, że 3 osoby to już jest tłum, więc można sobie tutaj spokojnie rozpowszechniać wizerunek powyżej 3 osób. Też jest w przypadku modelek, jeżeli modelek modeli, jeżeli zapłaciliśmy im za pozowanie, była taka umowa między nami, no to też dochodzi do takiego domniemanego zgody na rozpowszechnianie wizerunku, a zasadniczą podstawą jest jednak ta zgoda. I zgoda, co ważne, nie musi być wyrażona w jakiejkolwiek formie, może być wyrażona nawet ustnie, ale w takich celach dla naszego świętego spokoju i dla celów dowodowych ważna, aby była wyrażona na piśmie. W przypadku dzieci wyrażają tę zgodę rodzice, najlepiej 2. Kiedyś był taki mit, że wyłącznie 1 rodzic, ale teraz jest już taka ścieżka, w której się mówi, że właściwie to jest taki, ten wizerunek to jest takie ważne dobro dziecka, więc tutaj trzeba jednak takiego współdziałania rodziców, jeżeli obydwoje mają takie same prawa rodzicielskie. Zgodnie z naszym, tutaj jest Reksio. Dlaczego Reksio? Dlatego, że co ważne, u nas jeszcze wizerunku nie mają osoby, postacie fikcyjne.
są one traktowane bardziej chronione przez integralność utworu jako część utworu, ale wizerunku nie będzie miał Reksio. To troszeczkę inaczej wygląda w Stanach, gdzie ten po prostu merkantylizacja prawa autorskiego dochodzi już do sufitu. U nas też już niedługo tak będzie, bo kiedyś, jak ja zaczynałam wykładać prawo autorskie, to nie było świadomości, czym w ogóle jest prawo autorskie. Dzisiaj no, już ta świadomość wzrosła i to bardzo szybko i bardzo mocno. Tak na koniec. Prawo autorskie, może nieumiejętnie trochę na początku zaczęłam z lekkiego jeszcze takiego rozbiegu, ale właśnie tak jak mówiłam, prawo autorskie dotyczy nas codziennie. Jest to jak taka siatka w Matrixie, ona nas przenika, korzystamy, widzimy billboardy, czytamy książki, oglądamy film, właśnie oglądamy YouTube'a, te kanały, te treści wytwarzane na YouTubie, to też są rzeczy, które podlegają ochronie prawnoautorskiej. Tam na YouTubie jest jeszcze szereg problemów z wizerunkiem. Zasadniczo pamiętajmy o tym też, że to, co jest na YouTubie, należy do twórców, więc tak naprawdę, jeżeli nie ma tam możliwości, nie udostępnili oni tej możliwości korzystania z tego, no to musimy spytać o ich zgodę. A wiele osób sobie po prostu bierze z YouTube'a, co tylko chce. I to zwykle się opiera na jakimś prawie cytatu. A uwaga, prawo cytatu można łatwo przekroczyć. To nawet nie chodzi o ten procent, ile użyjemy cytatu, bo nie ma nigdzie określone, ile możemy użyć fragmentu danej piosenki w naszej piosence, czy ile możemy książki w danej książce. To jest wszystko bardzo, niestety, nadal subiektywne, ocenne, ale jednak przekraczalne. Facebook, ważna rzecz, chciałabym się rozprawić z tym mitem łańcuszka facebookowego. Pamiętajmy, wszystko co umieszczamy na Facebooku należy do nas. My tylko Facebookowi, a może aż dla niektórych, udzielamy licencji do korzystania z danych treści, ale pamiętajmy też, że to jest ważne, że nie możemy sobie z Facebooka wszystkiego brać, a to jest nagminne też właśnie inkorporowanie czyichś zdjęć do własnej twórczości na własne strony internetowe, w ramach własnej reklamy właśnie z Facebooka. To też będzie ścigane przez prawa autorskie i podlegało ochronie prawnoautorskiej nasze utwory na Facebooku. Ostatnia tylko rzecz, bo już jest siódma, a przed nami pytania, a w trakcie pytań wiele rzeczy jeszcze się wyjaśni, no to ustawa o prawie autorskim w dalszym członie ma i prawach pokrewnych. Prawa pokrewne to są prawa podmiotów pośredniczących w przekazywaniu twórczości. Mam nadzieję, że aktorzy, tancerze, recytatorzy się nie obrażą, ale oni właśnie są tymi podmiotami pośredniczącymi w przekazywaniu czyjejś twórczości, ale są nimi też producenci, nadawcy radiowi i telewizyjni i im też należą się prawa i ochrona prawna autorska. A kończąc właśnie na tej ochronie prawna autorskiej, jeżeli nasze prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa autorskie majątkowe i osobiste, i lub osobiste zostaną naruszone, to mamy prawo dochodzić ich w sądzie. I procesy o naruszenie tych praw są coraz częstsze. Niedawno zostały wyodrębnione specjalne wydziały własności intelektualnej w ramach sądów okręgowych. Sądy okręgowe to są troszeczkę te sądy wyżej, bo ze względu na materię prawa, i one się zajmują cięższymi sprawami i ustawodawca słusznie uznał, że do tych cięższych spraw należy właśnie prawo autorskie, bo kończąc ten wykład chciałam powiedzieć, że poza tym, że to jest piękna część prawa, jest też ona bardzo trudna, bo nie zawsze jest ona jednoznaczna. Dobrze, czy przechodzimy do pytań? Teraz przechodzimy do pytań. Przynajmniej tak mi z czasowo wynika. Okej. Będę czytała.
Czy mogę zatytułować obraz cyklu obrazów tytułem utworu muzycznego? Zasadniczo tytuły nie podlegają ochronie prawnej autorskiej, jeżeli nie są na tyle silne. Silne tytuły to będą tytuły takie jak Winnie the Pooh, Kubuś Puchatek, to jest klasyczny nasz przykład, dlatego że jest to już tak twórcze przetworzenie danego tytułu, że ono zyskało ochronę prawną autorską. Odpowiadając na to pytanie konkretnie, na ogół tak. Chociaż mogą istnieć wyjątki. Dobrze. Dalsze pytanie. Jak się ma prawa autorskie do tak zwanego samplowania? Mam na myśli szczególnie sytuację dosłownego wycięcia fragmentu utworu muzycznego i na jego podstawie zbudowanie nowej całości. Teraz tak, ja nie jestem... Prawo utwór muzyczny, jeżeli chodzi o samplowanie, jeżeli... Chwilkę, mam nasz dosłownego wycięcia. No to nie, tutaj musimy mieć zgodę twórcy w mojej ocenie. Uwaga, ja nie zawsze mogę mieć stuprocentową rację, ale musimy mieć zgodę twórcy utworu pierwotnego. Dobrze, kolejne. Zakładam stronę w mediach społecznościowych pod pseudonimem. Umieszczam tam swoje prace, na przykład kolaż fotograficzny. Czy oznacza to, że już jestem chronionym autorem? Nikt bez mojej zgody nie może korzystać z mojej pracy, na przykład zrobić z tego nadruku na koszulki. Tak, w momencie ustalenia, w momencie rozpowszechnienia, już od momentu ustalenia podlega twoja praca ochronie prawnoautorskiej. Nawet jeżeli będziesz tworzył pod pseudonimem. Nikt bez zgody tego pseudonimu czy ciebie nie może korzystać z twojej twórczości. Karolina, ja się wtrącę na sekundkę. Możesz wyłączyć prezentację, żeby było ciebie lepiej widać? Tak jest. Dzięki. Poczekaj chwilę. Stop share. Dobra. Jest dobrze? Tak, super, dzięki. Dobrze, kolejne pytanie. W jakiej formie należy uzyskiwać zgodę twórcy? Czy zawsze udokumentowanie pisemne na piśmie? Jak długo należy taką zgodę przechowywać? Oj, zgodę twórcy zależy na co? Bo tak jak mówiłam, jeżeli chodzi na korzystanie z dat naszej twórczości, najlepiej jest zawrzeć umowę. Najlepiej jest mieć wszystko na piśmie, udzielić, a właściwie w przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych czy udzielenia licencji wyłącznej, musimy mieć to na piśmie. Jeżeli chodzi tutaj o zgodę wizerunkową, to nie musi ona być w formie pisemnej, ale powinna być w formie pisemnej dla naszego bezpieczeństwa. I ile lat musimy ją przechowywać? No tyle, ile będziemy przynajmniej korzystać z tej naszej, z tej twórczości, na podstawie której zgoda jest przechowywana. Tu nie wchodzą w grę, na przykład w przypadku zgody wizerunkowej, kwestie związane z jakimiś rzeczami, przechowywaniem dokumentu dla ZUS-u, dla Urzędu Skarbowego, czy generalnie. Ja bym też to trzymała, jeżeli chodzi o umowy, tyle, ile trwa przedawnienie danego roszczenia, czyli spokojnie kilka lat. O rany. Moje ulubione pytanie, czyli chcę zrobić film found footage, w którym chcę zawrzeć wiele fragmentów znanych filmów. Czy będę potrzebować pozwolenia od producentów tych filmów? No to jest dosyć skomplikowana materia, bo found footage właściwie podchodzi pod prawo cytatu, gdzie utworem jest po prostu twój wybór. I wybór, zespolenie, układ. I w przypadku found footage to są dwie drogi. Jedni mówią, musisz mieć zgodę, a drudzy mówią, skorzystaj właśnie z takiego rozszerzonego prawa cytatu. Ale jednoznacznie, żebym dała sobie cokolwiek uciąć, absolutnie nie odpowiem, tak? Ja się zmierzam w stronę prawa cytatu. Czy każda kopia jest kradzieżą?
Kurczę, nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że jeżeli wchodzimy w takie po prostu splagietowanie, no, przemalowanie czegoś, no to kradniemy, tak. Tutaj możemy tylko za tę kradzież, że tak powiem, nie odpowiedzieć, jeżeli będzie utwór niechroniony przez prawa autorskie, czyli ten na przykład, do którego wygasły prawa autorskiego. Czyli w takim wypadku, czy to będzie kradzież, to już bardziej moralny aspekt. Prawny autorski to w takim wypadku nie, ale jeżeli mamy do czynienia z twórczością chronioną, to tak, będzie to kradzież, chyba że kopia, no ale kopia, sama definicja tego słowa mówi o czymś po prostu zero-jedynkowym, jeden do jednego, tak, więc tutaj nie ma mowy o lekkiej inspiracji, więc tak, musimy mieć albo zgodę prawną autorską, albo brak tej zgody, jeżeli do tego już wygasły prawa autorskie. A co to znaczy do czasu, kiedy nie wyjdzie z naszej głowy? Czyli to, że o, teraz muszę wrócić do początku. Ale to chodziło o pomysł. Pomysł nie jest chroniony, koncepcja nie jest chroniona. Jeżeli my sobie o czymś tylko myślimy i jakąś koncepcję mamy podczas na przykład porannego spaceru z psem, czy coś sobie wymyśliliśmy, dopóki to nie wyjdzie z naszej głowy, to jest taka metafora, czyli nie ustalimy tego w jakikolwiek sposób, narysujemy, napiszemy, nakręcimy, sfotografujemy, to ten pomysł, on nie jest chroniony przez prawa autorskie. Czy wykorzystanie czyjegoś dzieła przy nadaniu mu nowej warstwy merytorycznej, działając konceptualnie, jest plagiatem? Zależy, jaka to będzie warstwa merytoryczna. Zależy, co nowego my stworzymy, zależy, ile zaczerpnęliśmy, odpowiedź też nie będzie jasna, zależy od, w każdym wypadku zależy od danej konkretnej sytuacji. A jakby ktoś na przykład ściągnął obraz istniejącego autora i naniósł coś na niego, na przykład narysował jakieś esy, floresy, albo dokleił coś, tworząc kolaż, czy to na przykład plagiat? No, plagiat będzie, jeżeli on napisze, że jeżeli byśmy po prostu przemalowali mural, czy ściągnęli sobie mural Banksiego i domalowali do tego pieska, ale byśmy podpisali, że to jest czyjeś, że to jest nasze, to będzie plagiat w dużym skrócie, ale odpowiadając na to pytanie, To jest i utwór zależny, czyli opracowanie, którego możemy zgodę twórcy utworu pierwotnego, i to się krzyżuje też z pojęciem plagiatu. Więc tak. Czym jest włączenie cudzego dzieła do własnej pracy? Czyli na przykład, jeśli użyjemy cudzy plakat jako tło, a dodamy na niego tekst, który nadaje mu nowy sens, będzie to cyzat czy kradzież? Nowy sens, to też jest wszystko bardzo ocenne, jeżeli chodzi o takie, to musimy mieć zgodę, żeby, bo tutaj wchodzimy w kilka rzeczy. Opracowanie zależne, czyli po prostu przekształcenie tego utworu, plakatu, dalej naruszenie integralności, czyli włączenie jakiejś treści na ten plakat, to jest wszystko to, co trzeba po prostu uzgodnić z autorem. Czy memy to plagiat? Nie, mówi się raczej, że memy to są w dużym skrócie cytaty. Prawo cytatu wchodzi. Jak sprzedawać dzieła, żeby nadal mieć prawo wypożyczać je od obecnych właścicieli na wystawę? Trzeba to sobie zagwarantować w umowie. W dużym skrócie. Jest to prosty zapis, który mówi, że dopóki przez jakiś okres czasu lub czas nieoznaczony ta osoba ma prawo po uzgodnieniu stron, artysta ma prawo, i często się z tym spotykam, wypożyczać obraz na daną wystawę i oznaczać to z kolekcji danych ludzi. Czym jest włączenie Dobrze, to już jest. Czy mity, opowieści ludowe są objęte prawem autorskim? Na pewno jest objęty tekst badacza, który takie mity spisał, ale sam mit powstał przecież bardzo dawno temu, jest objęty prawami. Czy nie? Czy można z takiej opowieści korzystać? Tak, absolutnie tak. To są nasze dziedzictwo kulturowe,
Przyśpiewki ludowe, mity, opowieści, bajki tworzą nasz świat. Możemy z nich korzystać do woli, ale jeżeli ktoś je opracował w sposób twórczy, czy na przykład opracował daną piosenkę, jakąś przyśpiewkę ludową, właśnie ją samplując, dając jakieś tutaj mógł, bo tutaj one są w takim, mogły korzystać z tego, możemy korzystać z tych. Przepraszam, jeżeli wchodzimy w takie prawa opracowania czyjeś, no to jeżeli ktoś je opracował, to już musimy mieć zgodę tej osoby, która to opracowała, ale same mity, bajki, legendy, opowieści, twórczość folkloru, przede wszystkim ze względu też często na upływ czasu, na anonimowość twórców kompletną, jest dobrem powszechnym. Czy w przypadku współautorstwa wszyscy autorzy mają równe prawa do korzystania z utworu, na przykład na rozpowszechnianie, wystawianie, czy każdorazowo wymaga na przykład rozpowszechniania, wystawiania, czy każdorazowo wymaga to zgody wszystkich autorów? Ustawa mówi wyraźnie, jest domniemanie równych udziałów wszystkich współtwórców, dopóki tego umownie nie określimy, czyli też przy każdorazowym rozpowszechnianiu musimy mieć zgodę wszystkich autorów, współautorów, czy to będzie wystawa, czy to będzie druk książki, musimy mieć zgodę wszystkich współautorów, chyba że współautorzy nas upoważnią do wyrażania zgody, ale nawet jeżeli mieliby oni udział, określilibyśmy to w umowie, że my mamy 90% udziału, oni mają 10%, muszą nam wyrazić tę zgodę. Czy potrzebujemy praw do muzyki zarejestrowanej w tle, na przykład z radia w filmie dokumentalnym? Na 100% nie wiem, czy może tak, jeżeli to będzie takie włączenie akcydentalne, przypadkowe, to nie, to możemy to też również na prawie cytatu, ale jeżeli to rzeczywiście będzie taka wiodąca, to będzie słychać, to raczej potrzebujemy, ale często jest i często z mojego doświadczenia wiem, że filmowcy o taką zgodę proszą, chyba że to jest naprawdę gdzieś bardzo mocne tło. Czy można umieszczać w social mediach, na przykład na Instagramie, zdjęcia swoich prac, obrazów, rysunków itp., które są częścią pracy dyplomowej, licencjackiej, dyplomowej przed jej obroną? Tak. Tutaj po prostu tak. Kolejne pytanie. Tworzę kolaże, w których bazą, tłem są zdjęcia ze stoków fotograficznych, ok, które wklejam w nie swoje stworzenia, postacie i obiekty, tworząc różne sytuacje. Czy mogę sprzedać takie kolaże online? Czy będzie to problem? Teraz trzeba zobaczyć, jaka jest licencja stokowa, ale często w tych licencjach stokowych, z tego co pamiętam i ostatnio to też analizowałam, jest tak, ja na przykład analizowałam Shutterstocka, że można przetwarzać te zdjęcia i spokojnie je komercjalizować, czyli dalej rozpowszechniać. Tylko jeżeli na przykład będziemy to chcieli robić na jakichś rzeczach typu CD, okładki, płyt, typu t-shirty, to musimy mieć wykupioną, rozszerzoną licencję, ale tak możemy to przetwarzać absolutnie. Tylko zależy na jakich produktach, ale tu nie jest pytanie, czy możemy, czy nie, tylko ile nas to będzie kosztować. Jeżeli z tego, co pamiętam, zwykła licencja to jest około 6, 8, 9 euro, tak ten rozszerzona to będzie około 139. Kolejne pytanie. Okej, teraz ja się tego z czegoś nauczę. Amerykański artysta Richard Prince używa zdjęć zebranych z kont instagramowych ludzi, których autor nie znał i nie prosił o zgodę. Prezentuje je później w galeriach i sprzedaje. Nie został do tej pory skazany o przywłaszczenie czyjejś własności. Czy mogę w takim razie zrobić podobną rzecz, na przykład zrobić zrzut ekranu czegoś zdjęcia, obrazu Rembrandt i przetworzyć je na przykład w Photoshopie i podpisać jako swoje dzieło? Zrzut ekranu czegoś zdjęcia, obrazu Rembrandt. No jeżeli byśmy zrobili po prostu coś z obrazu Rembrandta, no to absolutnie możemy to zrobić, bo tutaj z tego, co się orientuję, autorskie prawa wygasły. Zrzuty z ekranów. Oczywiście możemy się powoływać na to prawo cytatu i on pewnie to oparł na tym właśnie takim troszeczkę
found footage, tworzeniu czegoś właśnie na takim prawie cytatu, nie został do tej pory pozwany, bo też nie każda rzecz, którą umieszczamy na portalach społecznościowych, podlega ochronie prawno autorskiej, bo nie jest twórcza. Tutaj chodzi, nie każde zdjęcie w szczególności, z fotografią jest największy problem, jest chronione przez prawa autorskie, bo fotografia zawsze od początku istnienia prawa autorskiego była traktowana troszeczkę po macoszemu i reperkusje tego są do dzisiaj w postaci takiego, że troszeczkę mocniej się bada fotografię niż malarstwo pod względem prawnoautorskim, z takiego punktu widzenia, że to jest czysta czasami mechanika zrobienie zdjęcia według sądów. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ale tak, więc nie wszystko, co jest na takich portalach, będzie chronione przez prawa autorskie. Druga strona tego medalu to jest, że możemy skorzystać z prawa do cytatu. Trzecia strona medalu, że musimy uważać na rozpowszechnianie wizerunku, bo jeżeli tam są zdjęcia osób, wizerunek i to nie są osoby publicznie znane, no to wchodzimy w prawo do wizerunku. Czy ja bym to robiła jako twórca? Jako twórca tak, jako prawnik bym się zastanowiła chwilę. Czy technika, sposób obróbki grafiki jest pomysłem na nieobjętym prawem autorskim? Czy technika? O, dobra, to tak samo było bardzo ciekawe pytanie, bo ono też można, ja to odpowiem na podstawie fotografii, gdzie kopista, ale taki z prawdziwego tego słowa znaczenia, czyli ktoś na miarę kopisty Cartier-Bresson, który po prostu nadawał danym zdjęciom sznyt, czy Roberta Capy, sądy do któregoś momentu nie uznawały ich za, nie uznawały tej kopii, tego samego kopis wywoływania zdjęcia, szukania tej bieli, szukania tej czerni, nadawania temu zdjęciu sensu, trochę tej odbitce fotograficznej przymiotu twórczości. Teraz to się troszeczkę zmienia. Tu będą bardzo konkretne, osobne, indywidualne przypadki, bo na przykład obróbka może być na tyle twórcza, że może podlegać ochronie prawnoautorskiej. Kolejne pytanie. Czy kiedy sprzedam obraz za pośrednictwem galerii lub umowy kupna-sprzedaży, gdzie w umowie nie ma żadnego zapisu odnośnie wykorzystywania obrazu na różnych polach, na przykład te koszulki, o których pani mówiła, to co się dzieje z prawami autorskimi automatycznie według prawa? Pytam konkretnie o sytuację, kiedy nie ma absolutnie żadnych zapisów ani wzmianek o prawach autorskich w umowie. No to tak jak mówiłam, za pośrednictwem galerii lub jakiegokolwiek innego podmiotu, kupiec może to sobie powiesić w domu, w salonie. Ewentualnie kiedyś będzie mógł jako właściciel obrazu wystawić to gdzieś w ramach swojej kolekcji, ale nigdy nie będzie mógł z tego czerpać ekonomicznych korzyści, czyli będzie mógł na przykład zrobić wystawę, której bilet będzie całkowicie pokrywał koszty, nie wiem, prądu, ciecia tak zwanego, administracji i tak dalej, ale nie może z tego korzystać w sposób, nie może właśnie użyć tego w albumie, nie może tego na koszulce słynnej, nie może tego na długopisie, nie może tego na kanale YouTube i tak dalej, i tak dalej. Kolejne pytanie. Czy w przypadku tworzenia kolażu technikami digitalowymi można używać dowolnych materiałów, takich jak zdjęć, grafik, skanów, czy każdy element musi być na licencji zezwalającej na to? To wszystko zależy. Kolaż to tak trochę jak found footage, może się opierać na prawie cytatu, ale to zależy właśnie, czy ten element, który tworzy kolaż, nie jest wspierający, czy jest wspierający. Jeżeli on będzie decydował o dziele, o kształcie dzieła, no to przekracza to prawo cytatu. Dalej, czyli, ale wiele osób w kolażach tworzy na prawie cytatu. Dalej, jeżeli korzystamy z innych materiałów, z materii, odłączając to prawo cytatu, to jeżeli możemy właśnie z tych rzeczy korzystać w domenie, które są w domenie publicznej, na uwolnionych, tych właśnie uwolnionych licencjach, Creative Commons, lub właśnie co do tych domena publiczna, jak mówiłam, czas do nich wygasł, ale zasadniczo powinniśmy przy większości, w wielu przypadkach mieć zgodę.
Kolejne pytanie. Czy mogę wykorzystać znany utwór muzyczny w niekomercyjnej pracy wideo, jeżeli odnoszę się do niego konceptualnie? To już drugi raz słowo konceptualnie dzisiaj. Tak znaczy w opisie pracy wymieniam autora i uzasadniam zapożyczenie konkretnego utworu. No tutaj dojdzie właśnie, i to jest chyba to pytanie, mi trochę doprecyzowuje to pierwsze pytanie, jeżeli chodzi też o warstwę merytoryczną. Tutaj możemy mówić właśnie o takim cytacie uzasadnionym albo edukacją, albo gatunkiem twórczości. Tu jak mówiłam, cytat nie jest zależny, czy to jest komercyjne, czy niekomercyjne. Myślę, że jeżeli to jakoś oprzemy, nadamy temu całą historię, dlaczego, po co i czemu to służy, możemy to oprzeć na prawie cytatu. Kolejne pytanie. Czy mogę malować osoby publiczne ze zdjęć nieartystycznych publikowanych przez nie w mediach społecznościowych bez ich zgody? Ciekawe. Ostatnio mi to mój grafik zadał takie samo pytanie. I jeżeli to są osoby publiczne, które te zdjęcia zostały rozpowszechnione, wykonane w związku z pełnieniem ich funkcji publicznej, no to jest to rozpowszechnianie wizerunku i tutaj jeżeli ty przemalowujesz, dalej rozpowszechniasz wizerunek, to tak. Teraz pytanie, jeżeli to zrobił z takich zdjęć nieartystycznych, jeszcze to, które nie podlegają ochronie prawna autorskiej, chociaż no mówię, tutaj granica jest trudna do określenia i jeszcze to przetwarzasz, na przykład robisz świetne rysunki, tak jak zrobił właśnie mój grafik w albumie na temat polskich Oscarów, no to absolutnie tak, można to zrobić na 100%. Czy fragmenty muzyki, piosenek innych artystów mogą być wykorzystane w osobnym projekcie na prawie cytatu, czy wystarczy podpisać autora na końcu nowego projektu? Zasadniczo muzyka też może być używana w prawie cytatu, tylko właśnie jest ta granica, kiedy to zostanie przekroczone, kiedy to jest po prostu tylko cytat, a kiedy już po prostu użycie całkowicie muzyki jakiejś, żeby wesprzeć handicap, żeby nadać jakąś treść naszemu utworowi. Ale jeżeli korzystamy z prawa cytatu, to musimy podpisać autora i podać źródło. Jeżeli chodzi o filmy, to w przypadku z mojego doświadczenia producenci jednak uzyskują licencję, dlatego że no jest takie powszechne mniemanie, że producenci filmowi dysponują większymi środkami i mogą to sobie zapewnić, więc ci twórcy, jeżeli dochodzi gdzieś do naruszenia praw autorskich, wydaje mi się, to bardziej właśnie szukają, że tak powiem, odpowiedzialności właśnie u producentów ze względu, czy u twórców filmów ze względu na właśnie większe budżety. Ale to już taka wiedza koło prawa. Kolejne pytanie. Co jeśli, przypadek jeden, ściągnę z profilów facebookowych zdjęcia z wizerunkiem danych osób, które zostały udostępnione publicznie na danych profilach dla wszystkich, nie tylko dla znajomych, zapiszę je na dysku, następnie je wydrukuję, powieszę w przestrzeni publicznej, dajmy na to tablicy ogłoszeniowej bądź przypadek drugi w galerii. Chwila, bo mi to miga. Absolutnie nie można tego zrobić, dlatego że jeżeli nawet chodzi o, pewnie to jest takie domniemanie, że tylko, nie tylko dla znajomych upublicznił, czyli wyraził na to zgodę. No i co z tego? Jak wyraził zgodę w ramach ewentualnie rozpowszechniania w ramach Facebooka, a nie w ramach innych czynności. Czyli jeżeli wyjdziemy poza Facebook, udostępnimy to w galerii czy w książce, to już wychodzimy nawet poza tą domniemaną zgodę do użycia na Facebooku, czyli nie. Dobrze. Chwila, bo muszę. Okej. Cudownie. Kolejne pytanie. Czy myszka Miki jako znak przejdzie do domeny publicznej, czy Disney mógł ochronić się przed tym w jakiś sposób?
jako znak, nie znał do końca prawa amerykańskiego, ale znaki towarowe, one, nie odpowiem na to pytanie, czy znak towarowy przechodzi do domeny publicznej jako znak towarowy, czyli przedmiot ochrony własności przemysłowej, bo nie chcę wprowadzać w błąd. Jako kawałek utworu Walt Disney zastrzegł jako kawałek właśnie utworu prawa do myszki Miki, jako do filmu. Na Disneya zostały w Stanach w ogóle, no, notabene mówiono o tym prawo Disneya, bo prawo do filmów było przedłużane i doszło do jakichś naprawdę bardzo długich terminów. Ja się zawsze śmiałam, że to ze względu na to, że Disney zahibernował się i zapewne moment, w którym się przebudzi z tego snu, chciał mieć nadal, z tego zamrożenia, chciał mieć nadal prawa autorskie do swoich utworów. Więc jako znak towarowy nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jako film, jako część filmu, jako część utworu filmowego, to w momencie wygaśnięcia praw przejdzie do domeny publicznej, ale nie znam odpowiedzi na znak towarowy. Kolejne pytanie. Czy zdjęcie, reprodukcja obrazu objęte jest prawem autorskim, czy objęty jest nim fotografowany obraz? Super pytanie. Nad tym siedziałam właśnie, jak pracowałam w którymś momencie w CSW. Z 2-3 lata temu, żeby ująć sobie jakąś cezurę czasową, rozsądną. W obecnej sytuacji w CSW, to tak, prawem autorskim w przypadku fotografii obrazu może być objęty i sam obraz, jeżeli podlega on ochronie prawno-autorskiej ze względu na czas, jak i fotografia. Często jednak fotografie obrazów nie są na tyle twórcze, żeby były uznane za utwór fotograficzny i w wielu przypadkach sam fotograf nie podlega ochronie prawnoautorskiej, jego dzieło, ale dzieło, które on sfotografował, tak jak w przypadku skanowania 2D, ale już w przypadku skanowania 3D, 3D, jak mamy do czynienia z rzeźbą, ze względu na ustawienie skanera, możemy mieć już do czynienia z twórczością i wtedy takie skany podlegają ochronie prawnoautorskiej. Kolejne pytanie. Dzień dobry, robię kolaż. Biorę kart z filmu, a do niego wklejam fragment obrazu z domeny publicznej. Chcę opublikować kolaż w internecie, zaznaczając, z jakich dzieł korzystałam, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści materialnych z publikacji, czy przekroczyłabym w ten sposób granicę prawa. Z domeny publicznej, no czyli tutaj nie ma tego problemu, jeżeli chodzi o obraz, no i tutaj właśnie kadr z filmu, do niego wklejam fragment obrazu, no kadr filmu jest częścią utworu, ale jest on częścią utworu filmowego i tutaj też to możemy w jakimś stopniu, mówię, jeżeli nie przekroczymy, oprzeć na prawie cytatu. Kolejne pytanie. Co jeśli wystawię rzutnik w przestrzeni publicznej i zacznę wyświetlać na ścianach w przestrzeni publicznej bądź w galerii profile facebookowe, zawierające zdjęcia z wizerunkiem danych osób, udostępnienie publiczne nie tylko dla znajomych? To już było to pytanie Facebook do Facebook. Kto się zgadza na publikację swojego wizerunku na Facebooku, to się zgadza na Facebooku. Jeżeli nawet jest to dla publicznie, to moim zdaniem wychodzi to poza zakres, bo to jest w ramach Facebooka. Postawmy się na miejscu danej osoby. Jeżeli ja udostępniam moje zdjęcie, na przykład konkretnie moje i mojego psa, na przykład na Facebooku, no to udostępniam to na Facebooku. Jeżeli widzę potem, że ktoś to sobie zrobił z tego, nawet świetną wystawę, nawet świetną część choreografii, jeszcze rzuca to publicznie z moim wizerunkiem, to raczej nie ma do tego prawa. Kolejne pytanie. Cały czas, czy czas wygaśnięcia praw autorskich, praw majątkowych, 70 lat po śmierci autora, jest jednakowy również w przypadku autorów niepochodzących z Polski? Na ogół tak, będzie to około 70 lat w wielu, wielu państwach. Jest to minimum zagwarantowane w konwencji berneńskiej, która określa minimum, ale chyba już nie pamiętam, na 50 lat albo na 70, ale na 100% nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć. Ale zasadniczo, jak to sprawdzałam, no to większość, wielu krajach jest to 70 lat, ale trzeba zawsze to sprawdzać co do konkretnego przypadku.
Kolejne pytanie. W przypadku sprzedaży fotografii w domu aukcyjnym nie mam wzmianki o prawie autorskim, czy mogę sprzedać fotografię ponownie prywatnie? Chodzi o zapewne o sprzedaż odbitki, czyli seria dla tych, którzy nie wiedzą. Odbitkę można sprzedawać w limitowanej edycji, na przykład 7, 12, 25. Takie są zwyczajowe standardy odbitek z danego negatywu. I tutaj mamy przypadek, że jedną sprzedajemy na przykład 6 z 17 na przykład w galerii i zostaje nam kolejna. Jeżeli tak to rozumiem, absolutnie tak to możemy zrobić. Kolejne pytanie. Co w przypadku, gdy na studiach jako jedno z zadań otrzymaliśmy polecenie wykonać rodzinę graficzną, identyfikację wizualną wybranego eventu z założeniem, że dla zrealizowania zadania wykorzystamy plan na przykład festiwalu muzycznego do umieszczenia go na ulotce, plakacie i tym podobnym, czy aby takim projektem ze studiów móc się podzielić ze swoich social mediach, wystarczy napisać do organizatorów za pośrednictwem maila z prośbą o zgodę? Jeżeli udzielą oni licencji, jak rozumiem, plan festiwalu, muszą, jeżeli ten plan będzie festiwalu chroniony przez prawa autorskie, a nie zawsze tak będzie, ale tu chodzi, może chodzi o projekt graficzny, no to musi być udzielona zgoda. Tak. Czy w moim internetowym portfolio mogę pokazać książkę stworzoną w ramach zajęć studenckich, w której wymieszane są teksty, obrazy innych twórców, ale całość jest ułożona w autorską narrację i układ graficzny? I tu znowu będzie właśnie to podejście do tego found footage, czy to jest właśnie taki na prawie cytatu, jeżeli to oprzemy, no to tak. Kolejne pytanie. Znajomy jest początkującym tłumaczem zainteresowanym tłumaczeniem literatury. Bardziej doświadczona osoba doradziła mu, a przygotowując portfolio poszukał jeszcze nieprzetłumaczonych książek i zaprezentował swoje umiejętności potencjalnym pracodawcom, tłumacząc ich fragmenty. Wtedy wydawnictwo może się zainteresować nie tylko tłumaczeniem, ale i książką i podjąć kroki, żeby ją wydać w negocjacje z autorem. Z tego, co pani powiedziała na początku, wynikałoby, że kolega powinien zapytać autora książki o zgodę, aby przetłumaczyć jego fragment, ale czy z praktycznego punktu widzenia jest to konieczne, jeśli tłumaczenie znajdzie się tylko w portfolio nieudostępnionym publicznie, tylko wysłanym do konkretnych osób? No tak, ale to jest portfolio, które nie zostanie w ramach dozwolonego użytku osobistego udostępnione, czyli nie mamie, tacie, tylko przekazane wydawcom. Z punktu widzenia komercyjnego to powiem tak, ta osoba ma taką wędkę, na którą, mówiąc kolokwialnie, łowi wydawców i jakiegoś złowi dzięki temu, że przetłumaczył czyjś utwór, ale zrobił to bez jego zgody. Czyli ten twórca utworu pierwotnego powinien z tego czerpać jakieś korzyści, tak według stricte litery prawa mówiąc. Oczywiście, jeżeli coś takiego zrobił, ryzyko, że twórca utworu pierwotnego się dowie, no zawsze może istnieć, kiedy wydawca się do niego zwróci i powie: słuchaj, dostaliśmy kawałek twojego przetłumaczonego tekstu na język polski, jest wybitny, chcielibyśmy kupić prawa do tej twórczości na rynek polski. Zapewne twórca nie będzie miał nic przeciwko temu w ostatecznym rozrachunku, chyba że ma agenta, który na przykład powie: no ale dlaczego ten tekst został przetłumaczony w ogóle, tylko że no to jest takie, zawsze jest to pewne ryzyko, to jest mniejsze ryzyko niż przetłumaczenie i wydanie takiej książki bez zgody twórcy, no ale jest to nie takie przetłumaczenie tylko do szuflady, a puszczenie tego w jakiś obieg, więc trzeba by ocenić ryzyko konkretnie. Ja jako autor bym spróbowała, jako prawnik bym pomyślała. Kolejne pytanie. Ofiarowując komuś bezpłatnie obraz, tylko wrócę do poprzedniego pytania, że wysłanie do konkretnych osób, ale poza tym dozwolonym użytkiem osobistym, nie oznacza, że to nie jest rozpowszechnienie już takie publiczne, bo to są, konkretne osoby, ale poza dozwolonym użytkiem osobistym. Dobrze, kolejne pytanie. Ofiarowując
komuś bezpłatnie obraz malarski, mogę zastrzec, że nie mogę sprzedać bez mojej wiedzy oraz że w dowolnym momencie wypożyczę mu obraz na wystawę. Tak. Nie, sprzedaż to, przepraszam, wystawa, można to zastrzec, jeżeli się ta druga osoba zgodzi, bo nie musi. Bo to jest jej dzieło i może uznać, już jej, przepraszam, już jej własność i może uznać, dlaczego ja mam ci pożyczać coś, co już jest moje. Dalej, a jeżeli co do odsprzedawania dalej, to raczej zawsze będzie miał prawo, może się z tobą podzielić, jeżeli to będzie szło przez galerię, tak zwanym droit de suite, a to już w galerii, w prawie galerii, ale może to sprzedać, to jest jego własność. Kolejne pytanie, czy 70 lat obowiązywania praw autorskich dotyczy dokładnie... Chwila. Dotyczy dokładnie wszystkich rodzajów utworów, książki, fotografii, malarstwo itd., czy też różne rodzaje utworów mają różny ten okres ochrony na przed 50 lat, a nie 70. Wszystkie mają 70 lat, prawa pokrewne mają 50 lat, ale to nie są utwory. Prawa pokrewne to są właśnie artystyczne wykonania. Jak wygląda prawa autorskie na Instagramie? Czy zamieszczone zdjęcia i tym samym pomysły są na nich objęte ochroną? Pomysły nigdy nie są objęte ochroną, tak jak mówiłam, ale ustalenie pomysłu w formie utworu już będzie oparte ochroną. I tak samo na Instagramie, to co umieszczamy na Instagramie, udzielamy licencji Instagramowi, ale nadal należy do nas i jest chronione przez prawa autorskie. Dobra, muszę trochę już... Kolejne pytanie, czy wizerunek podlega prawu do inspiracji, czy narysowanie kogoś, ale nie z fotograficznym podobieństwem, to łamanie praw do wizerunku, czy nie? Kto stwierdza w takiej sytuacji, czy wizerunek jest wystarczająco podobny, żeby łamał prawo? No sąd stwierdza i sąd jest jak sąd, to też ludzie, więc kieruje się poprzednimi orzeczeniami w tych sprawach wskazaniami biegłych, ale to jest oczywiście za mało, żeby odpowiedzieć na to pytanie, kto, jak i dlaczego, bo nie jest to możliwe wskazanie. Czy podlega prawu do inspiracji? Zawsze możemy się podeprzeć karykaturą czy pastiżem, czyli takim cytatem, że możemy wykorzystywać, przetwarzać, inspirować, nadawać właśnie temu, czy karykaturalny, czy przetwarzający sens i wtedy to absolutnie możemy z tego korzystać. Czy screen na Messenger z informacją zgadzam się na publikację wizerunku mojego dziecka, na którym widnieje imię i nazwisko opiekuna, wystarczy? Nie jest to jakaś super forma, ale powinna wystarczyć, tylko mówiłam, jak tam są dwójka rodziców, to powinni obydwaj wyrazić taką zgodę. Ale często jak się wysyła właśnie na castingi dzieciaki, to się też już w mailach taką zgodę wyraża, czyli mail, messenger wielkiej różnicy nie ma. Nie ma takiej formy pisemnej zastrzeżonej, a forma pisemna to właśnie forma podpisana własnoręcznie lub przez elektronicznie tam zatwierdzony, certyfikowany podpis. Mhm. W ustawie o prawie autorskim jest zapis mówiący o tym, iż twórcy należy się procent. Przepraszam, tylko wyłączę. W ustawie o prawie autorskim jest zapis mówiący o tym, iż twórcy należy się procent od ponownej sprzedaży dzieła. Ustawa mówi o konkretnej kwocie, chyba jeśli dzieło ma wartość powyżej 100 euro. Przykładowo namalowałem obraz, sprzedałem go. Osoba, która go ode mnie kupiła, chce ponownie go sprzedać. W jaki sposób jako twórca mogę zabezpieczyć się, aby faktycznie ten proszek do mnie trafił? Bardzo ciekawy wykład, dziękuję. Dobra. To jest tak zwane droit de suite, czyli prawo partycypacji autorskiej. To jest taki... Kurczę, i to niebezpieczne pytanie, bo ja na ten temat pisałam pracę magisterską, a nie mamy strasznie dużo czasu. Ale w każdym razie, sprzedając, to jest taki wyłom w prawie autorskim, że sprzedając komuś dzieło, jeżeli dalsza odsprzedaż tego dzieła będzie dokonywana przez podmiot profesjonalnie zajmujący się tą odsprzedażą, to nam się należy procent jako twórcy od tej odsprzedaży. Jest to bardzo ciekawe i w ogóle...
koncepcja w prawie, dlatego że to jest tak, jakbyśmy komuś sprzedali samochód i następnie komis sprzedał ten samochód dalej i my dostajemy procent od każdej od sprzedaży. No, bez sensu z punktu widzenia innych prawników, ale w prawie autorskim tak jest, bo to powstało w XIX wieku, właśnie z narodzinami impresjonizmu, jak właśnie chciano chronić artystów, twórców, którzy na przykład twórca sprzedawał pracę jakiemuś marszandowi, potem ci marszandzi się bogacili kosztem tych twórców, kupowali od nich na przykład za 5 000 zł, patrząc na nasze, odsprzedawali za miliony, a twórcy umierali w głodzie lub ich dzieci, więc stąd to prawo wprowadzono. Jak w Polsce. W Polsce z domami aukcyjnymi, to są najczęstsze myki za przeproszenie, musimy ich po prostu ścigać każdą sprzedaż, monitorować internetowo i wysyłać uprzejme pisma o rozliczenie się z droit de suite i robić to tak, żeby oni się nie powołali na te 3 lata wygaśnięcia prawa roszczenia informacyjnego o to i żeby mogli podać te informacje. Czyli musimy na bieżąco monitorować rynek w momencie, kiedy widzieliśmy jakąś sprzedaż lub dowiedzieliśmy się od sprzedaży, to, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, atakować. Kolejne pytanie. Czy jeśli kupiłam zdjęcia z 1950 czy 1970 roku osób niepublicznych, czy mogę wykorzystać wizerunek bez zgody fotografowanych osób w celu wykonywania obrazów kolejnych i zrobienia wystawy? No, dopóki one żyją, to średnio i dopóki żyją ich spadkobiercy właściwie w okresie 20 lat, z tego co pamiętam o ich śmierci, o rozpowszechnianiu wizerunku osób zmarłych one też decydują. Więc zasadniczo obraz olejny, takie przemalowanie wizerunku też jest rozpowszechnianiem wizerunku, bo rozpowszechnianie wizerunku jest interdyscyplinarne, stąd też uważałabym na to. Oczywiście ryzyko może być stosunkowo niskie, ale zawsze, zawsze jakieś jest. W internecie można nabyć dużą ilość alternatywnych plakatów filmowych. Jak wygląda sprawa z robieniem własnych wersji plakatów filmowych, książkowych, sprzedażą ich? Nie narusza to praw autorów filmu? Może no naruszyć to właśnie jakieś, jeżeli oni właśnie uznają prawo do tytułu, prawo do integralności właśnie części tego utworu, tego tytułu, czy nie daj Boże coś tam jest zastrzeżone w przypadku filmów nie polskich, ale ja bym powiedziała tak bardzo mocno go for it, ciekawy pomysł. Czy jeśli publikujemy na Instagramie jakiś zalążek pracy artystycznej, to czy jest ona chroniona przed plagiatem z czyjej strony? Tak. Nie powiedziałam o tej rzeczy, fajnie, że to wynika, że wynika z pytań. Utwór podlega ochronie prawnoautorskiej bez względu na to, czy jest skończony. Szkic, jakiś projekt tego utworu podlega ochronie prawnoautorskiej. Czy jeśli zdjęcie jest na przykład zrobione w komunikacji miejskiej i wszystkie osoby mają zakryte twarze maseczkami, to mogą udostępnić to zdjęcie na Instagramie. Nie będzie można ich zidentyfikować, to tak, ale z tymi maseczkami też kolejne ciekawe pytanie, bo to się właśnie otwiera taka dyskusja, po czym w ogóle zidentyfikować człowieka, czy wystarczą temu oczy, czy mu trzeba mieć całość, ale zasadniczo, jeżeli nie będzie można ich zidentyfikować obiektywnie, to tak. Dzień dobry, co w przypadku wykorzystania wizerunku osoby zmarłej na stronie na Facebooku w przypadku prowadzenia strony twórczości tej osoby? Na wizerunek, tak jak mówiłam, wyrażają rozpowszechnianie też następcy prawni, ci spadkobiercy 20 lat po śmierci. Właśnie to jest taka okres, który dał ustawodawcę troszeczkę, żeby się pogodzić ze stratą, żeby też uporządkować sobie te rzeczy związane z twórczością, z wizerunkiem i tak dalej. Też trzeba uważać na naruszenie dóbr osobistych, takiego kultu pamięci osoby zmarłej, czyli tak jak te osoby, która już nie jest określony w czasie, bo on przynależy do już spadkobierców, więc on nie trwa 20 lat, tylko właśnie tyle, ile ci spadkobiercy żyją, że oni na przykład nie chcieliby sobie jakoś
nie życzą sobie przedstawiania danej osoby w danym kontekście. Czy można publikować zdjęcia z wernisaży? No zasadniczo można, tylko kwestia jest właśnie zgody na wizerunek. Można ją uzyskać właśnie informując ludzi, że ta wystawa będzie fotografowana. Można, trzeba uważać też, można powoływać się właśnie na te prawo, że to po prostu zdjęcia z wernisaży mogą być wykonywane, tak? Tylko gorzej jest tym, jeżeli chodzi o aspekt prawny autorski taki stricte, gorzej jest tym kontekstem wizerunkowym, na to trzeba mieć zgodę. Często się tak rozwiązuje właśnie tak jak w Stanach, że mówi się tutaj jest określone miejsce, wchodzicie, wyrażacie zgodę na fotografowanie i na rejestrację tego wizerunku i rozpowszechnianie. To też jest kontrowersyjne i z tym się wielu prawników kłóci. Czy można narysować portret osoby i opublikować go bez jej zgody? Rozpowszechnić portret, rozpowszechnić wizerunek bez zgody osoby niepublicznej, nie w związku z wykonywaniem przez nią funkcji publicznej, nie można. Jak wygląda kwestia prawa droit de suite? To już o tym mówiłam. W Polsce ono jest. Radzę z niego korzystać. Bardzo bym chciała w ogóle otworzyć taką agencję droit de suite, która po prostu by dochodziła tylko droit de suite z tych wszystkich od sprzedaży aukcyjnych, galeryjnych. Zapraszam do mnie. Myślę, że możemy zrobić taki kolektyw i zarobić na tym kupę kasy, bo tych odsprzedaży jest bardzo dużo i wszyscy myślą, że to po prostu ach, powinno gdzieś tam, jakie droit de suite, a ta partycypacja autorska jest i powinna być. Jeśli na podstawie umowy za wynagrodzeniem zrzekłam się praw autorskich do identyfikacji, to czy mogę bez wiedzy instytucji, na której pracowałam, używać zdjęć tej identyfikacji w portfolio albo na Behance, czyli to jest taki portal, który udostępnia prace graficzne. Nie mam tej umowy, w identyfikacji były użyte dokumentacje dzieł innych artystów. Zrzekłeś się, znaczy przeniosłeś prawa autorskie, nie zrzekłeś się, ale no zasadniczo powinno się, wpisuje się teraz już tak dokładnie, że mimo zrzeczenia się, przepraszam, przeniesienia czy udzielenia licencji wyłącznej możemy używać w portfolio na Behance na przykład, czyli to powinno być w tej umowie i powinien to właściciel autorskich praw majątkowych wyrazić taką zgodę. Czy wykorzystanie określonych opcji narzędzi właśnie dla danego programu graficznego do edycji fotografii i wideo podlega ochronie prawnej w dziele, czy użycie na przykład filtrów do zdjęć zakrywa prawa autora programu graficznego? Nie, to nie są jego prawa, dlatego że on je udostępnia. Jeżeli korzystacie z danego programu graficznego, to korzystacie na licencji. Te filtry możecie jak najbardziej używać ich i tworzyć utwory. Więc nawet jeżeli by to podlegało ochronie prawno autorskiej, to korzystacie z licencji. Czy udzielenie licencji w formie pisemnej wystarczy w formie mailowej? Nie. Musimy podpisać umowę. Czy popularna strona OneBit, relacjonująca i zbierająca informacje odnośnie aukcji dzieł sztuki jako archiwum, ma prawo do udostępniania reprodukcji i cen ostatecznych moich obrazów, które brały udział w aukcjach sztuki? Umowy podpisane były z galeriami, nie z OneBit. Pisałem do nich OneBit w sprawie usunięcia mnie z ich historii. Nie otrzymałam odpowiedzi, czy jestem w stanie cokolwiek składać w tej sytuacji. Nie mam mojej zgody na bycie tam. I słusznie, bo oni na przykład, jak cię gdzieś sprzedadzą źle, na przykład za 2000 zł, bo jakaś była aukcja charytatywna, oni tego nie rozdzielają, to będziesz funkcjonować w portalach aukcyjnych jako osoba, która została sprzedana za 2000 i nabywca już nie będzie chciał więcej za ciebie zapłacić. Ja bym spróbowała też z zaprzestaniem, bo jeżeli tam są twoje dane osobowe, imię i nazwisko, to ja bym bardziej im za przeproszeniem przychrzaniła z danych osobowych, po prostu. Żeby zaprzestali przetwarzania twoich danych osobowych i tyle. Oczywiście z punktu widzenia prawnoautorskiego też trzeba by tu takie wezwanie do nich. I tutaj możemy stworzyć kolejny kolektyw, bo takich przypadków mam wiele. Autorów, piszcie do mnie wiersze
ile osób jest właśnie tak wykorzystywanych i ich reprodukcje bez prawa, bo to nie jest dozwolony już użytek publiczny, typu, nie wiem, sprawozdawczość z danego bieżącego wydarzenia, a po prostu archiwum, a oni do tego nie mają prawa. Jak wygląda sprawa z pracą scenografa, kostiumografa w teatrze, jeśli większość teatrów ma tak skonstruowane umowy, że zbywamy się praw autorskich na rzecz teatru, czy jest to sens to zmieniać? Jeśli tak, to jak? Zawsze jest to sens to zmieniać, zawsze walczcie o swoje prawa, nie zawsze przeniesienie autorskich praw majątkowych, dawajcie tylko licencje. Wyłączne na przykład na 5 lat, na okres trwania spektaklu. Instytucje kultury będą mówić nie, 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 my musimy mieć autorskie przeniesienia praw majątkowych, dlatego że jeżeli to są szczególnie środki publiczne, to w przypadku kontroli NIK-u czy innych instytucji, no co się stało, że wy pozyskujecie za tak ciężkie pieniądze, a nie macie do tego całkowicie praw, a tylko licencje. Jest to taka odpowiedź, którą ja nazywam dupochronem za przeproszeniem, przepraszam za język, ale absolutnie udzielamy tylko licencji, nie przenosimy autorskich praw majątkowych i tu powstaje trzeci kolektyw, nie przenosimy autorskich praw majątkowych i prawa do tantiem. O, to ważne. Czy w przypadku wykorzystania czyichś zdjęć w pracy malarskiej jest granica między inspiracją a plagiatem? Jest, ale ona jest bardzo płynna i ja nie umiem jej określić. Kiedyś powiedziałam, że jakbym miała tę jedną cechę, magiczną moc wskazania, co jest inspiracją, a co plagiatem, czy utworem zależnym, to i mogła z tego czerpać korzyści, to nie musiałabym grać w lotto co tydzień. Jak to wygląda w przypadku techniki kolażu? Łączy zdjęcie osoby z tekstem nagłówka z innego artykułu. Z nagłówka można tekst korzystać, co z autorem zdjęcia osobą. No, jeżeli przekroczymy prawo cytatu, musimy mieć zgodę autora zdjęcia. Osoba na zdjęciu musi mieć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, jeżeli nie jest osobą publiczną. Czy jeśli artysta umarł 71 lat temu, a dzieło kopiowaliśmy z małego wydawnictwa, czy możemy tego użyć? Zależy jakiego dzieła, bo tutaj, ale jeżeli często jest tak, że jak jest coś opracowane przez wydawnictwa, wygasły do tego prawa majątkowe, to jakby tutaj wydawnictwo będzie miało prawo majątkowe do tego wydania chyba przez kolejne 25 lat, ale tego też dokładnie nie pamiętam. Czyli tutaj trzeba uważać. Czy robiąc kopię płyty, którą kupiłam i posiadam, na przykład CD na MP3 do samochodu, które zrobiłam na własny użytek, kradnę? No, literalnie, no trochę, tak ciut, troszeczkę tak, no bo pozbawiasz kogoś takiego merkantylnych korzyści, bo tak to byś powinna sobie i tu coś kupić, tak, ale tak naprawdę myślę, że CBS nie pojawi się w twoim domu, tak szczerze. Jak wygląda sprawa wykładów online? Oto ciekawa. Czy studenci mogą bez wiedzy nauczyciela nagrywać wykłady, a potem je wykorzystywać w pracy licencjackiej? Nie, 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 nie. Licencjackie, a coś ich robią to za pozwoleniem wykładowcy, czy mogą to wykorzystywać dalej? No, jeżeli wykładowca im udzieli takiej zgody, a tego wykładu nie przeniósł praw autorskich, na przykład na podmiot, na rzecz którego wykładał, czy instytucję naukową, czy tak, to zasadniczo, jeżeli udzieli zgody i też na rozpowszechnianie wizerunku, to tak, ale ja myślę, że ja na przykład może powiedzieć, że ja osobiście udzielam zgody na rozpowszechnianie wizerunku tylko w ramach tego wykładu i rejestracji, powiedzmy, takiego jednorazowego użycia online. Więc tak, jeżeli to sobie po prostu zarejestrujemy i bez jego zgody i będziemy dalej wykorzystywać, bardzo źle ze względu na wizerunek i prawa autorskie. Jeżeli on wyrazi zgodę, a nie przeniósł praw do tych wykładu na kogoś innego, to okej. Karolina, widzę, że zostało nam 4 minuty. No i dobrze. Bardzo dużo pytań, więc wybierz proszę jakieś parę, które są takie najciekawsze i już będziemy powoli kończyć. Dobrze. Czy właściciel majątkowych praw autorskich może je przekazać odpłatnie na określony czas, na przykład 5 lat, i czy się to różni od licencji wyłącznej?
Może. I może to być licencja wyłączna. Właściciel praw może przekazać na podstawie licencji. Czy obraz malowany w kolorze na podstawie czarno-białego zdjęcia to plagiat, czy potrzebuje zgoda autora zdjęcia? Nie użyłabym słowa plagiat, a opracowanie i potrzebujemy zgody autora zdjęcia. Jaka jest odpowiedzialność twórcy, jeżeli udzieli na piśmie w tym samym czasie licencji wyłącznej jednemu nabywcy i licencji niewyłącznej innemu nabywcy lub udzieli na ten sam czas licencji wyłącznej dwóm nabywcom? Taka odpowiedzialność, że jeden z tych lub obydwoje mogą go postawić przed sądem za to, że po prostu uszczuplił ich zysk, ponieważ drugie wydawnictwo, że tak powiem, sprzedawało pracę. Czy mogę w swojej pracy wizualnej zamieścić fragment rękopisu i podpisu Chopina? Pewnie. Czy podpisując umowę komisji z Galerią Sztuki lub domem aukcyjnym powinno się podpisać dodatkowo umowę z nowym właścicielem pracy? Nie, chyba że chcemy go jakoś uprawnić, on się do nas zgłosi i powie, że chce coś innego jeszcze z tym obrazem robić niż go tylko wieszać na ścianie. Jak? A może do kogo zgłaszać się w sprawie droit de suite? Do galerii. Czy w sytuacji, kiedy ktoś bez podpisania żadnej umowy wykonuje pracę malarską zamiast osoby, której później jest oficjalnym autorem danego dzieła, rzeczywisty wykonawca ma jakiegoś prawa do dzieła, no to będzie taki ghostwriter malarski, czyli ghost painter, uznajmy. Jeżeli się zrzeknie praw, to nie ma prawa do dzieła, ale bez takiego przeniesienia, a tu nie było umowy pisemnej w szczególności, no to ma prawa do dzieła. Sprzedaję obraz osobie prywatnej. Chciałabym zachować prawo do wystawiania jego reprodukcji do konkursu, a w wypadku zakwalifikowania się do finału móc wypożyczyć go na wystawę pozakonkursową. W jaki sposób znaleźć wzór takiej umowy, jak ją napisać, czy konieczna jest pomoc prawnika? A, to bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak, że wzoru takich dobrych umów nie ma w internecie, a te nawet, które są słabe, więc ja bym się zwróciła do prawnika. To nie kosztuje dużo, tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku, a wiele problemów rozwiązuje. Instytut Fryderyka Chopina pobiera opłaty za udzielanie licencji na korzystanie z wizerunku Chopina. Jaki to jest możliwe? Chopin jest naszym dobrem narodowym i generalnie jego twórczość jest tak troszeczkę na specjalnych prawach chroniona. Ten wizerunek pobiera opłaty, ale nie w każdym wypadku. Kiedyś to się nazywało Fundusz Promocji Twórczości. Rzeczywiście to, co było niby w domenie publicznej, ale należało przecież do Chopina, czyli należy do narodu polskiego, to rzeczywiście było trzeba. Jest to na to specustawa, ale to bardzo źle brzmi w dzisiejszych czasach. Są na to niestety specjalne przepisy. Patrzę, tyle ciekawych. Czy mogę zatytułować obraz tytułem książki, który jest neologizmem? O, jeżeli ten neologizm to jest takie twórcze dzieło autora, to może być z tym problem. Zajmuje się to drukiem. Jak zabezpieczyć każdą odbitkę mojej grafiki i druku? Czy wystarczy podpisać imieniem, nazwiskiem, datą i ilością odbitek? Czy pierwsza odbitka jest ważniejsza niż wszystkie inne należy ją zachować? Pierwsza odbitka w świetle prawa autorskiego nie jest ważniejsza niż siódma, niż ósma, niż piętnasta, ale dla kolekcjonerów często jest. Podpisujemy technika wykonania, liczba odbitek w edycji, i ona jest chroniona przez prawo autorskie już od ustalenia. Okej. Okay.
Jak to, jeśli zrobiłabym zdjęcie osobie, która nie wie, że została sfotografowana, ale na tym zdjęciu jestem też ja i robię wystawę, jak to się ma do praw autorskich, do osoby, która nie wiedziała, że jest na zdjęciu i zobaczyła go na przykład na wystawie? To nie prawa autorskie, tylko wizerunek ma prawo się troszeczkę zdenerwować i powiedzieć, że nie było prawa na rozpowszechnianie wizerunku. Tych pytań jest jeszcze trochę, więc ja myślę, że musimy skończyć, bo troszeczkę już dalej one się powtarzają. Też myślę, że już możemy skończyć, bo niestety na pewno nie uda się na kolejne 60 pytań odpowiedzieć, nawet gdybyś bardzo chciała to zrobić. A poprzednie wykłady też tyle miały? Tak, zwykle jest bardzo dużo pytań. No, to super, to jest genialna publiczność. No tak, tak, właśnie dlatego ta druga część wykładu jest tą sekcją Q&A. Nie wiem, czy twój nie przebił, ale chyba nie, bo w zeszłym roku mieliśmy 111 pytań, to było maksymalnie odpowiedzianych. No okay. I ty masz tutaj, miałeś chyba w sumie 111. Więc no tak, coś w tych okolicach cały czas jest. Super. To już chyba koniec, bo musiałabym siedzieć jeszcze z 2 godziny. No tak. I bardzo przepraszam wszystkich, których nie odpowiedziałam na pytania, więc możecie do mnie pisać na moim profilu instagramowym Art and Law, ewentualnie jeszcze. I tyle. Tutaj się pojawia bardzo dużo podziękowań na czacie. Ja ci też bardzo dziękuję, Karolina. Bardzo ci dziękuję, Wera, i w ogóle za możliwość i za cudowny wieczór i za naprawdę bardzo ciekawe pytania. Właściwie ja bym mogła już z tego książkę stworzyć. I bardzo, 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 bardzo dziękuję i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Ja też. Właśnie tutaj padę na czacie i u mnie tutaj na Messengerze taka propozycja, żebyś odpowiedziała może w formie pisemnej na jakieś pytania, na które nie zdążyła się odpowiedzieć, to myślę, że musimy to jakoś ustalić, czy to jest możliwe. Jasne, jeżeli to w ten weekend nie dam rady, bo muszę odpocząć, ale jeżeli to są, to moglibyśmy zrobić takie krótkie podsumowanie i wybrać takie, bo kilka pytań się powtarza oczywiście, ale jeżeli to będzie możliwe, to jak najbardziej, bardzo się z tego ucieszę, bo ja się też uczę i no z góry mówię, nie zawsze jest tak, że na wszystko mogę odpowiedzieć, bo to nie jest też tak, że wszystko wiem. Proste. Wiadomo, tak jest ze wszystkimi, nawet nie staramy się jakoś, no to jest też taka dość skomplikowana materia, świat sztuki. Myślę, że w każdej dziedzinie też nie da się odpowiedzieć na 100%, ale tutaj wiele przypadków zależy odpowiedzi od kontekstu i no, od takich jakichś szczegółów, których nie możemy wiedzieć na przykład. Ale wydaje mi się, że dałaś takie narzędzia, które powinny pomóc w większości w odpowiedzeniu na swoje pytania, albo przynajmniej pomóc jakoś uświadomić, gdzie można szukać informacji i na czym opierać tą wiedzę, więc super, dziękuję ci bardzo. No to no, dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo wam wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że nasze ścieżki się jeszcze kiedyś przetną, że tak super, powiem. Dzięki. I dobrego wieczoru, śpijcie dobrze, pa.